Witamy Państwa bardzo serdecznie. 10. kolejka eWinner pierwszej ligi żużlowej, a więc Arget Malesa, TZ Ostrowia kontra eWinner Apator Toruń. I tu w zasadzie można postawić wielokropek, bo nie jesteśmy sami pewni do końca, czy ten mecz się odbędzie. Dwa opady deszczu przewinęły się nad torem. Zresztą widzą Państwo to zachmurzenie, które no, optymizmem nie napawa, aczkolwiek my spróbujemy jak najwięcej tego optymizmu i pozytywnej energii przekazać na tor. 23 stopnie Celsjusza, chociaż kto trafi dzisiaj z prognozą pogody, może śmiało iść do kolektury i walczyć o miliony, bo myślę, że ten, kto trafi dobrze z pogodą, ten ma dużo szczęścia po prostu, ale to szczęście my też postaramy się przekazać obu drużynom, bo spotkanie zapowiadało się arcyciekawie. Sławomir Kryją, Państwa i moim gościem jest. Dzień dobry, Sławku. Witam serdecznie. Michał Paciński, kłaniam się również. Zazwyczaj mamy, wiesz, przewidziane różne tabele, plansze, zestawy, paru układy, ale tak naprawdę będziemy starali się, no musimy, takie wymogi czasami stawia przed nami życie, że trzeba trochę poimprowizować. I kapie trochę też tutaj przy okazji. A propos, to nie było przewidziane, to nie było reżyserowane, drodzy Państwo, oczywiście, ale prace na to, że trwają i pytanie podstawowe, Sławek, czy ten mecz się odbędzie tak naprawdę, a jeżeli on ruszy, to czy dojedzie? Tego nie wiemy, bo prognozy mamy różne. Tak jak wspomniałeś, dwa razy nam tutaj dosyć ostro popadało, tak można powiedzieć, z pół godzinki i 45 minut temu, także ten tor przyjął troszeczkę wody, ale widać, że chyba jest dobrze przygotowany, bo jak popatrzymy chociażby na obsługę toru, która staje tutaj na głowie, żeby stworzyć takie warunki, żebyśmy mogli tutaj poglądać trochę ścigania, to widać, że oni się tutaj nie zapadają, także nie zostawiają wielkich śladów po butach, więc jest nadzieja, że ten mecz nam dzisiaj pojedzie. No i jest też nadzieja, że jest Mateusz Kędzierski z trenerem Tomaszem Bajerskim. Uwaga, na żywo, bo jak powiedzieliśmy, żywa telewizja, no i trochę trzeba dzisiaj poimprowizować. Otóż to jesteśmy z Tomkiem Bajerskim w Parku Maszyn. Strasznie głośno, no bo trwa oczywiście grzanie motocykli, za chwilę próba toru, ale próba toru nietypowa po jednym zawodniku, potwierdzasz? Tak, no decyzją jury jest próba toru w wykonaniu jednego zawodnika z każdej drużyny, z mojej drużyny jedzie Jack Holder. No i Tomku, jak ten tor może się zachować? Będzie ślizgawica, czy może wręcz przeciwnie, przyczepnie? No pierwsze biegi na pewno będzie ślizgo, ale gdzieś około 1,5 cm jest tej ślizgiej nawierzchni. Pójść pod spodem jest sucho, bo to była bardzo krótka, ale intensywna ulewa, więc przygotowujemy się teraz już do próby toru. Jak oceniasz pracę osób funkcyjnych? Chyba bez zastrzeżeń zgarnęli tę wodę do studzienek. Zdecydowanie bardzo dobra praca tutaj osób funkcyjnych w Ostrowie. Wszyscy chcemy jechać i odjechać te zawody. Jakie nastawienie przed tym spotkaniem? No na pewno bojowe, ale patrzysz na statystyki, bo Ostrowia bardzo mocna u siebie. 52,5 punktu średnio zdobywają. Są delikatne obawy przed tym spotkaniem? My szanujemy każdego rywala. Przyjechaliśmy tutaj walczyć o zwycięstwo i nie patrzymy na to, kto jak jeździ u siebie. Oczywiście oglądamy, analizujemy te mecze, ale to jest wszystko. My jedziemy cały czas w jednym celu. To ostatnia sprawa, bo za chwilę będziemy obserwować to, co będzie się działo podczas próby toru. Wiktor Kułakow. Długo musiałeś z nim rozmawiać, bo zakładam, że był bardzo przybity po tym nieudanym debiucie w barwach Palubazu. No zdecydowanie nie rozmawialiśmy długo, była krótka, konkretna rozmowa, znamy przyczynę, ale ta przyczyna zostaje między nami. Myślę, że jesteś pewni, że to była wpadka. Czyli nie uchylisz rąbka tajemnicy? Nie uchylę. Kułakowa. I potwierdzasz, że jednorazowa wpadka, powinno być dobrze dzisiaj. Mam taką nadzieję, że będzie dobrze. Tyle, trener Bajerski, wracamy do studia. Dziękujemy bardzo, Tomek skoncentrowany niezwykle. No jako ekspert telewizyjny był bardziej rozmowny i więcej informacji tutaj nam przekazywał. Więcej rąbków uchylał tajemnicy. Dokładnie. Tak. To zdecydowanie, natomiast też zastanawialiśmy się właśnie trochę po występie Wiktora Kułakowa, czy to jest raczej, bo wiadomo, Tomek Bajerski nie ukrywał, trener Bajerski nie ukrywał tego od samego początku, że on nie ma nic przeciwko, żeby z jego zawodnicy jeździli, byli gośćmi w ekstraligowych klubach. Im więcej startów, tym lepiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę cały ten sezon. Natomiast pod kątem samego Kułakowa, czy to był ma mieć raczej wymiar taki trochę szkoleniowy, trochę sprawdzający, trochę przygotowujący być może na przyszły sezon, chociaż ja jestem zwolennikiem idei zakazu tamperingu, więc nie będziemy za dużo się rozwijać na temat przyszłego sezonu. Zaskoczę cię może. Proszę. Ale Wiktor Kułakow debiut ekstraligowy już zaliczył. No więc, no więc właśnie, nie, no ja to sobie zdaję sprawę, 2014. Dlatego, ale parę lat tam go nie było, więc jakby generalnie wiesz, chodzi o ekstraligę w tym kontekście, tym bardziej, że no nie jest tak jak Jack Holder czy Chris Holder regularnie prawie od początku wykorzystywany. To prawda, ale w 2014 roku był takim naszym zawodnikiem oczekującym i w momencie kontuzji któregoś z zawodników natychmiast skakiwał do składu i spisywał się mojej ocenie
stanie bardzo dobrze. Także myślę, że to jest zawodnik z potencjałem na pewno na Ekstraligę i ja zgadzam się z Tomkiem Bajerskim, że ten mecz Barwa Chwalu Bazu to była po prostu wpadka. Jack Holder jest na torze, więc zrobiło się głośno, nieco głośniej. Zapowiadał właśnie trener bajerski, że to Jack Holder z jego... Coś tu kapie cały czas z tego dachu. Przecieki mamy. Przecieki w studiu, także kolejna łamiąca wiadomość, ale tak poważnie. Jack Holder, Chris Holder, Wiktor Kułako. Tercet absolutnie, chciałem powiedzieć tercet number one, no bo tak trzeba chyba ich powiedzieć, top 3, ścisłe top 3 całej winner pierwszej ligi żużlowej, ale to co jest siłą przede wszystkim, wydaje mi się, bo trzech zawodników ciągnących drużynę, to jest jedna rzecz. Wszyscy seniorzy ekipy toruńskiej w pierwszej dziesiątce. Widzimy to po wynikach od początku sezonu. Naprawdę jadą sobie w swojej lidze, można powiedzieć. Do tego w ostatnim czasie bardzo mocno Kamil Marciniec poprawił swoje wyniki, jedzie bardzo, bardzo fajnie, także no jest to zespół kompletny, jeśli chodzi o pierwszą ligę i moim zdaniem każde inne rozstrzygnięcie niż awans do Ekstraligi będzie sporą niespodzianką. Tak, no to oczywiście w całym sezonie, od pewnego momentu sezonu, kiedy no, spodziewano się tej dominacji toruńskiej, to absolutnie nikt nie jest tym zaskoczony, zaczęto powtarzać pytanie, które coraz głośniej towarzyszy, chyba przed meczem w Gdańsku najgłośniej było wypowiedziane, czy ktoś jest w stanie, zwłaszcza na własnym torze, czyli w momencie, kiedy zespół toruński jest gościem, pozbawić ich co najmniej 50 punktów. Statystyki pokazują, że dzisiaj nie. Ostrów. Że być może dzisiaj Ostrów, bo Ostrów jedzie u siebie bardzo dobrze. To jest zupełnie inna drużyna niż na wyjazdach. Mają doświadczonych zawodników. Świetnie tutaj jeździ Nikolaj Klint. Bardzo fajnie rozwijają się juniorzy i to cała trójka juniorów, czyli Szostak, Grzelak i Krawczyk. Także to jest bardzo niebezpieczny przeciwnik i to jest takie miejsce, gdzie myślę, że możemy być świadkami dobrego widowiska. No to jest takie miejsce, że gdyby, no wiadomo, torunianie dominują i u siebie i na wyjazdach, gdyby wyciąć Torunian z tego pierwszego miejsca i w tej klasyfikacji dom wyjazd, Ostrów w klasyfikacji meczów domowych niewiele ustępuje Łodzianom. Bardzo ścisła czołówka ligi. No tak, i to otwiera szansę, żeby trochę tych punktów bonusowych pozbierać. Natomiast myślę, że tu w kontekście tego meczu o punkcie bonusowym nie będziemy rozmawiać. Natomiast ja spodziewam się tutaj bardzo, bardzo dobrego meczu. Natomiast statystyki, czyli rzecz, którą bardzo, bardzo lubię, no wskazują zdecydowanie tutaj na Apator Toruń. Grzegorz Walasek jest na próbie toru, także zawahałem się, gdyż dostawałem tę informację właśnie. Grzegorz Walasek, jeden z liderów absolutnie ekipy ostrowskiej. Mówisz o punktach bonusowych, oczywiście z kronikarskiego obowiązku dodamy, że w Toruniu 63-27, także no, wynik, który zostawmy już do annałów, przeszedł. Ten mecz się odbył. Nie będziemy nikogo denerwować z jednej i z drugiej strony, ale tak czy inaczej, abstrahując od punktu bonusowego, generalnie przekładając na cały sezon, myśląc o Ostrowie, zastanawiam się, czy słowo niepokojące to jest dobre słowo. Nie chcę tutaj sztucznych sensacji absolutnie tworzyć, ale ten duży rozstrzał, bardzo duży rozstrzał między domowymi meczami, tu akurat wiemy, wszystko poukładane jest okej. Wyjazdy poniżej 40. No, trudno jest myśleć o punktach bonusowych w dwóch meczach, kiedy nie jesteś w stanie z wyjazdu przywieźć co najmniej tych 40 punktów, przekroczyć tej magicznej bariery. No to prawda, Ostrów ma bardzo duży problem z meczami wyjazdowymi. Tych punktów mogliby przywozić zdecydowanie więcej. No, coś nie pasuje po prostu na wyjazdach i ja co prawda jestem tym zaskoczony, no bo Ostrów ma bardzo doświadczonych zawodników z przeszłością ekstraligową. Przecież i Tomek Gapiński, i Rafał Okoniewski, i Grzegorz Walasek to są zawodnicy, którzy parę lat temu odgrywali czołowe role w swoich klubach w Ekstralidze, także na pewno nie można mówić tutaj, że brakuje doświadczenia. Być może brakuje sprzętu. Nie, doświadczenie chyba jest aż nadto właśnie, tak. No to jest bardzo doświadczony zespół. Puszczając oko delikatnie to do prawda. Drużyny ostrowskiej. Dobrze, to zobaczmy składy wobec tego. Jednej i drugiej drużyny, tak jak wspominaliśmy, troszkę dzisiaj improwizujemy, deszcz spowodował, no ale trudno mieć pretensje do deszczu, że pada. To no nie możemy się denerwować rzeczami, na które nie mamy wpływu. No absolutnie, zdecydowanie tak. No to oczywiście ekipa drużyny gości, bracia Holderowie, Jack, Chris, Wiktor Kułakow. Tak się śmialiśmy troszeczkę, że end company, ale to company jest niezwykle istotne i będziemy dzisiaj, mam nadzieję, że jeżeli ten mecz pojedzie, będziemy zwracać uwagę właśnie na zawodników spod numerów 4, 5, 6, 7, no a może także i
młody debiutant się gdzieś nam objawi. Zobaczymy. W każdym razie to była ekipa toruńska, ekipa ostrowska, czyli gospodarze, liderzy razem. Razem oczywiście jadą dwa razy według nowej tabeli ligowej. Adrian Cyfer, Rafał Okoniewski, Nikolaj Klint, Krawczyk, Szostak i Jeppesen, ale ja też jadąc na ten mecz, dzisiaj zastanawiałem się z Mateuszem Kędzierskim, kiedy pokonywaliśmy tereny Mazowsza i Wielkopolski. Tak jakoś zaczęliśmy rozmawiać o Adrianie Cyferze, że to jest właśnie też, patrząc na liderów, bo jakby oni przyciągają uwagę, oni gdzieś sprzedają te bilety przysłowiowe, tak? Zwłaszcza w Ostrowie duet Tomek Gapiński, Grzegorz Walasek, ale są tacy zawodnicy jak właśnie Tobiasz Musielak po stronie toruńskiej, czy Adrian Miedziński, Adrian Cyfer po stronie gospodarzy. Bez nich no nie dałoby się takich wyników wykręcać. Myśl to o Ostrowie u siebie. Na pewno tak. Myślę, że Adrian Cyfer po tej nieudanej przygodzie z Wybrzeżem Gdańsk, myślę, że znalazł tutaj swoje miejsce, bo naprawdę jedzie poprawnie w tym sezonie i myślę, że jego wyniki są, myślę, lepsze niż tego przed sezonem oczekiwaliśmy. Także na pewno jest tym czwartym dobrydża, jeśli chodzi o krajowe zestawienie Ostrowi, a w niektórych meczach, szczególnie wyjazdowych, prezentował się lepiej od teoretycznych liderów. Podglądaliśmy, czy podglądamy tak naprawdę cały czas próbę toru. Wrócę do tego wątku za chwilę. Żywa telewizja, na żywo trener Staszewski z redaktorem Kędzierskim. Za nami nietypowa próba toru. Kółka kręcił Jack Holder oraz Grzegorz Walasek. Czy na tym torze można się ścigać we czwórkę? Na pewno warunki są bardzo trudne, jest bardzo ślisko. Na pewno walki nie będzie. Będzie decydował w pierwszej fazie startu i pobiegu. No i tyle. Tor na pewno w pierwszej fazie zawodów nie będzie lekki dla zawodników. O tą nawierzchnię jeszcze zapytam. Teraz już trochę więcej słyszę, bo motocykle grzeje teraz Rafał Okoniewski. Ten tor pod tą warstwą centymetrową jest suchy, prawda? To dobry znak. Tor był przygotowany na twardo, także tej mazi trochę jest. Dlatego mówię, te pierwsze biegi na pewno będzie bardzo ślisko i decydować będzie start. Zobaczymy, co dalej, czy przyjdzie druga fala opadów. Także no, oby szybko i bezpiecznie to odjechać. Oby tak było. Zapytam jeszcze o rywala Pator Toruń, no dominator w tych rozgrywkach. Idą pewnie do Ekstraligi, zmierzają do Ekstraligi. Pana podopieczni, pana zawodnicy czują respekt do nich, czy może troszeczkę trzęsą im się kolana, gdy przychodzi im rywalizować z takim przeciwnikiem? Na pewno nie trzęsą się nam kolana, na pewno czujemy respekt. Drużyna jest bardzo mocna i dziś krojona na wymiar Ekstraligi. Ale jesteśmy u siebie, szkoda, że trochę nam pogoda pokrzyżowała plany, jeśli chodzi o tor, ale no zobaczymy, walczymy. Walczycie dalej, no miejmy nadzieję, że już nie będzie padać w Ostrowie, choć chmury czarne zbliżają się do miasta. No to jeszcze zapytam o Jeppesena, jaki macie pomysł na tego zawodnika? Jak wiemy, w Szwecji pojechał fenomenalnie, bo czysty komplet 18 punktów. Mamy taki pomysł dla niego, żeby gdzieś tam w końcu dostał swoją szansę, czy to będzie dzisiaj, myślę, że wynik drużyny pokaże. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Życzę powodzenia. Wracamy do studia. Dziękujemy bardzo. Mateusz pytał, czy da się jechać we czterech. Ja się zastanawiam, czy da się rozmawiać we dwóch w parku maszyn. Nie, myślę, że spokojnie tutaj damy radę pojechać w czterech. Tor Ostrowski jest bardzo, bardzo szerokim torem, także myślę, że każdy znajdzie swoje miejsce. Nie, no to na pewno. Damy radę. My też we dwóch możemy rozmawiać. We dwóch będą do Państwa też mówić Maciek Noskowicz i Mirosław Jabłoński, nasi komentatorzy. A to oznacza, że za chwilę wrócimy do Ostrowa, do panów komentatorów. Zwyciężać mogą ci, którzy wiedzą, że mogą, mawiał kiedyś rzymski poeta Wergiliusz. Czy jednak sama wiara pozwoli Ostrowi dotknąć żużlowych marzeń i dokonać niemożliwego, czyli wygrać z niepokonaną jak dotąd ekipą Apatora Toruń. Witamy z Ostrowa bardzo serdecznie i zapraszamy na mecz Dawida z Goliatem, czyli Ostrowi i Apatora. A witają serdecznie Mirek Jabłoński i Maciej Noskowicz w deszczowej scenerii, można powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że tutaj uda się odjechać 15, miejmy nadzieję, emocjonujących wyścigów. Za chwilę z Mirkiem sobie porozmawiamy o tym torze, o tym, co może
może się tutaj dziać, natomiast składy obu drużyn, Apator Toruń, oczywiście konstelacja gwiazd, Jack Holder pod jedynką, dalej dwójka, Chris Holder z numerem trzecim, Wiktor Kułakow z numerem czwartym, zobaczymy Tobiasza Musielaka, dalej piątka, Adrian Miedziński i juniorzy, Kamil Marciniec, Igor Kopeć-Sobczyński i Jakub Janik pod szóstką, siódemką i ósemką, trenerem, menadżerem toruńskich Aniołów, oczywiście Tomasz Bajerski, to niepokonana ekipa Apatora Toruń. No i Ostrowia Ostrów 9, Grzegorz Walasek z numerem 10, Tomasz Gapiński 11, Adrian Cyfer z numerem 12, Rafał Okoniewski 13, Nikolaj Klint i juniorzy 14, Jakub Krawczyk 15, Sebastian Szostak i pod 16 Duńczyk Jonas Jeppesen, menadżerem, trenerem Mariusz Staszewski. To piąta ekipa rozgrywek pierwszoligowych i oczywiście także pierwsza, jeśli chodzi o Apator Toruń. Za chwilę pierwszy wyścig, natomiast przed pierwszym wyścigiem, Mirek, było to również na ekstraligowych meczach, czyli minuta ciszy poświęcona pamięci pierwszemu indywidualnemu mistrzowi świata, rok 1973, Jerzy Szczakiel. Wielka postać, nie ma go już od kilku dni z nami. To symbol, prawda, jeśli chodzi o tego zawodnika, który otworzył właściwie bramy innym żużlowcom polskim, żeby walczyć o tytuł mistrza świata. Dokładnie. To był zawodnik, który tak naprawdę, którego imię w kontekście tytułu mistrza świata i niezdobytego mistrza świata dla przez innych zawodników była wiele razy wymieniana. A teraz minuta ciszy. Mistrza świata par 1971 roku, który tak często w mojej stronie gościł, wina między innymi łańcuch wyborów w 1975 roku. Piękny gest, rok 1973 i historia, która tworzyła się na oczach pewnie wielu z Państwa, czyli pierwszy złoty medal indywidualnych mistrzostw świata wywalczony przez Polaka Jerzego Szczakiela, którego nie ma już z nami od kilku dni. Pierwszy zestaw, Szanowni Państwo, jedziemy zgodnie z tym pierwszym zestawem, a więc pole A i pole C dla Jacka Holdera i Wiktora Kułakowa, jeśli chodzi o Torunia, no i Grzegorz Walasek i Adrian Cyfer to pole drugie i czwarte. Mirek, padało tutaj dosyć mocno jakiś półtorej godziny przed zawodami w Ostrowie, najczęściej twardo. Jak te opady mogą wpłynąć na losy tej rywalizacji, jak sądzisz? Tak, nasz duet już mnie nie zaskakuje tym, że przyjeżdżamy i pada. Ostatnio w Gdańsku nam odwołali. Ale dzisiaj się uda zadebiutować. Uda się zadebiutować, ale w warunkach skrajnie skrajnie trudnych. Naprawdę to nie są normalne, naturalne warunki dla żużlowców. Co innego zupełnie jest, kiedy jedziemy zawody, kiedy raz wystartowaliśmy i potem zaczyna padać w trakcie, że każdy ten opad jest stopniowy i każdy z zawodników przyzwyczaja się stopniowo do tej wody. Teraz będzie ta woda dla wszystkich jednakowa, ale tej wody jest bardzo dużo. Widać ogrom pracy, tak jak tutaj koledzy z studiów powiedzieli, wykonany przez gospodarzy. 11 mioteł, tyle to nie wiem, czy w jakimkolwiek innym klubie jest, ale pracowali nad tym torem ciężko, mocno, żeby tą wodę zgarnąć, jednakże tej mazi no, nie usuną i na pewno w początkowej fazie tylko i wyłącznie start i do krawężnika. Kto bliżej tego krawężnika, ten będzie miał łatwiej, no bo atakowanie po zewnętrznej nie wiem, czy będzie miało w początkowej fazie zawodów sens. Później jak najbardziej. A może będzie tak, że to jest jednak atut mimo wszystko gości? Najczęściej chyba tak jest, a może inaczej. Atutu pozbawieni są gospodarze, jak są takie warunki. Dokładnie, bo gospodarze wiedzą, są przygotowani do jakichś tam warunków torowych, które uzgodnili przed zawodami, które przetrenowali na treningu. A tutaj ta woda, ta duża ilość wody niestety komplikuje najbardziej gospodarzom, no bo dla gości to jest tor, który zastali, do którego muszą się dopasować, a gospodarze nie wiem, czy mają w swoich notatkach, zapiskach cokolwiek, jakąkolwiek wzmiankę, że trenowali na czymś takim. Treningów jako taką, ja osobiście chyba nie miałem żadnego w takich warunkach pogodowych. No może raz, ale nie było tego za wiele, więc przetrenować coś takiego jest bardzo, bardzo trudno. Mamy wrzesień, mamy taką deszczową aurę i tego należy się taki spodziewać. Taki mamy klimat, jak dokładnie, to mówi klasyk. Dokładnie, również w najbliższych spotkaniach. W deszczowej scenerii zatem, w takim, a nie innym deszczowym klimacie rozpoczynamy zatem, panie i panowie, pierwszy wyścig meczu Ostrowia Ostrów, Apator Toruń. Od kredy zatem w żółtym kasku Jack Holder, w czerwonym Grzegorz Walasek, w białym Wiktor Kułakow.
i w niebieskim Adrian Cyfer. To jest stawka uczestników pierwszego wyścigu. No i zobaczymy, czy będzie tak, a pewnie tak będzie, jak mówiliśmy, a więc głównie start i głównie krawężnik, no ale o tym rozstrzygną sami żużlowcy. A więc jedziemy, pierwszy wyścig meczu Ostrowia. Wator, kto najlepiej? Świetny moment startowy czeka Holdera i Kułakow chyba w białym kasku już doszlusuje, chociaż nie w niebieskim. Adrian Cyfer się napędza. Przez moment był drugi, ale ostatecznie na dwóch pierwszych miejscach. Torunianie przytuleni do siebie. Jeszcze jeden i drugi, czyli Holder i Kułakow do krawężnika. No i po pierwszym okrążeniu właśnie toruńskie anioły, czyli Kułakow, czyli Czech Holder. Wygrany moment startowy, mimo że Adrian Cyfer naciskał tam przy wyjściu z pierwszego łuku, to jednak nie wydaje się, aby teraz torunianie na tej błotnistej mazi po dwóch okrążeniach mogli tutaj odpuścić to prowadzenie 5-1, chociaż proszę zwrócić uwagę, że Adrian Cyfer bardzo blisko Czeka Holdera. No jeżeli Czech Holder popełniłby jakiś błąd, obejrzał się teraz Australijczyk, gdzie jest Cyfer. No Cyfer jakieś kilka metrów za Holderem, ale nie wydaje się, aby tutaj się coś mogło zmienić. Daleko, daleko z tyłu Grzegorz Walasek. Zupełnie tutaj nieudany start tego 44-letniego wychowanka zielonogórskiego klubu. Wjeżdżają w ostatni wiraż, a więc od mocnego uderzenia można się było chyba tego spodziewać. Torunianie na dzień dobry w tych bardzo trudnych, arcytrudnych warunkach. Jednak ta konstelacja gwiazd toruńskich aniołów zrobiła swoje, a dokładnie zrobił swoje Wiktor Kułakow i Jack Holder. Im zapisujemy pierwsze 5 punktów. Kułakow, którego obserwujemy teraz na ekranach, 3 punkty. Za chwilę zobaczymy to na grafice. Podsumowanie tego pierwszego wyścigu. Dwójka dla Jacka Holdera. Z jednym punktem Adrian Cyfer. Grzegorz Walasek bez punktu, a więc Ostrowia, a Pator pierwszy wyścig dla ekipy Torunia 5-1, ale Jack Holder miał tam jakieś lekkie problemy, jak sądzisz, Mirek, z Cyferem? Czy znaczy, niekoniecznie? Czy widzisz, jak jedzie po takim śladzie wyjechanym? Jack Holder bardzo dużo na próbie toru jechał jednym torem jazdy, to właśnie tym torem podróżował Adrian Cyfer i mógł się lekko odepchnąć. Zastanawia mnie, nie wiem, co się stało na tym starcie, bo Grzegorz Walasek na próbie toru wpisywał się ten jego motocykl dość dobrze. Powiedziałbym, że wręcz lepiej od Jacka Holdera wizualnie, tak słyszalnie, jak my to mówimy. A jakie ciężkie warunki mogą teraz Państwo zwrócić uwagę są, gdzie Wiktor Kułakow jedzie pierwszy i jaki on jest oszprycowany, obłocony, mimo że jedzie pierwszy i dostaje szprycę tylko i wyłącznie spod swojego przedniego koła, a on jest cały w błocie. Ma na sobie teraz kilka kilogramów więcej materiału i wody, kiedy ten kombinezon nasiąka, więc warunki są naprawdę trudne. Zastanawiam się, czy Adrian Cyfer mógł coś zrobić więcej tutaj, czy z racji tego, że Jack Holder nie popełnił błędu, no to po prostu musiał się pogodzić z tym, że jest trzeci. Gdyby tam był jeden zawodnik, to może mógłby coś zrobić, ale że ci dwaj zawodnicy z Torunia, Jack Holder i Wiktor Kułakow, sam zauważyłeś, że wjechali prawie przyklejeni w ten drugi wiraż. Dla Adriana nie było miejsca, a jakiś szaleńczy atak, pika w krawężnik, nie wiem, czy miałaby sens przy tych warunkach, bo no tutaj trzeba naprawdę skupić się na razie na jeździe na motocyklu i panowaniu nad motocyklem, a o walce będziemy mogli mówić za chwileczkę, bo tak naprawdę tutaj te warunki, trzeba to podkreślać, że są dla zawodników na pewno nie pierwszej jakości i bardzo, bardzo trudne. No a tym bardziej teraz trochę z obawami, bo wyścig juniorski, nie umniejszam tutaj absolutnie możliwości tych chłopaków, którzy za chwilę będą startować, czy się, a więc Sebastian Szostak i Jakub Krawczyk, to gospodarze czerwony niebieski kask, goście Kamil Marciniec i Igor Kopyć-Sobczyński w białym żółtym, no ale właśnie juniorzy. No dla nich na pewno to są też warunki bojowe najtrudniejsze, jakimi się spotykali, bo nie sądzę, żeby gdzieś na młodzieżówce puścili ich w takich oto warunkach. Jedziemy w drugim wyścigu i zobaczymy, oby było szczęśliwie, aby się tu nic nie wydarzyło. Ruszyli Szostak, najlepszy w czerwonym kasku, w żółtym Igor Kopyć-Sobczyński, jednak zamyka Szostaka i wychodzi junior Rapatora Toruń na pierwsze miejsce. Kto będzie trzeci, bo walczy niebieski, biały, czyli Krawczyk i Marciniec. Krawczyk za szeroko chyba Marciniec to wykorzysta. Torunianie wyjdą na prowadzenie 4-2. Proszę zwrócić uwagę, jak trudne warunki, ale jak ambitnie tutaj teraz w niebieskim kasku podąża za zawodnikiem w białym, czyli za Marcinicem Krawczyk, ale tylko przez moment, bo stracił płynność jazdy zawodnik w niebieskim kasku, którego teraz obserwujemy i nie jest w stanie już chyba dogonić swojego rywala z Torunia. A na prowadzeniu Igor Kopyć-Sobczyński, Szostak drugi, mimo że moment startowy był nie najgorszy, to jednak Sobczyński lepszy. Próbuje tutaj różnymi manewrami doszlusować do trzeciego miejsca Jakub Krawczyk, ale się chyba tutaj na okrążenie przed końcem nic nie zmieni, chociaż
będący na prowadzeniu Igor Kopeń-Sobczyński cały czas musi kontrolować sytuację, bo Szostak blisko, ale jeżeli nie popełni błędu Sobczyński, to dowiezie to pierwsze miejsce, a że Marciniec będzie trzeci, a będzie trzeci, no to Torunianie wygrają, wygrali już w tym momencie drugi wyścig 4-2, ale mieliśmy tutaj swoją historię w tym drugim wyścigu. Trochę się działo. Igor Kopeń-Sobczyński z czwartego pola startowego, no kapitalnie tutaj się zachował. Za chwilę będziemy oczywiście to rozbierać na czynniki pierwsze. W każdym razie Sobczyński z trzema punktami, Szostak z dwójką, Kamil Marciniec z jednym punktem, a Jakub Krawczyk bez punktu. 4-2 dla Apatora, który prowadzi już 9-3. No ale tutaj chyba doświadczenie Kopcia Sobczyńskiego wyszło. Nie wiem, czy doświadczenie, ale czwarte pole startowe, po którym jeżdżą wszyscy zawodnicy. Ten jeden bieg sprawił, że już odmietli tą wodę na zewnętrzną część toru, o ile tak można powiedzieć, przy bandzie na prostej. Ta woda została przez tylne koła motocykli wymieciona i ten czwarty tor już jest jak gdyby przyczepniejszy troszeczkę. On tam jest do samego wejścia odmieciony i nie ma, możesz sobie tutaj zauważyć na żywo z naszego miejsca komentatorskiego, że nie ma tam już tej wody i jak ktoś ma dobrze dopasowany motocykl, to na tym czwartym polu startowym wyjedzie i to bardzo, bardzo szybko, co zrobił właśnie na naszych ekranach Igor Kopeń-Sobczyński. Młodzi zawodnicy z Ostrowa, widać było, że podróżują bardzo szybko, jadą bardzo szybko, ale każdy wyjazd gdzieś na zewnętrzną część toru, próba przeatakowania, niestety wyjechanie z tego pasa, którym jadą wszyscy zawodnicy, on tam trzyma, on tam jest przyczepniejszy, ale wyjechanie za ten pas w tą wodę powoduje, że motocykl od razu traci prędkość, od razu traci przyczepność, no i te ataki, no jeszcze musimy chwilę poczekać, no ale to są młodzi zawodnicy, którzy uczą się i jeszcze nie mają zbytniego doświadczenia w rywalizacji na takich trudnych torach. Ale czwarte pole startowe, zwróciłeś tutaj słusznie uwagę, że ono może być handicapem i rzeczywiście Kopeń-Sobczyński, ale wcześniej Adrian Cyfer, mimo że przejechał trzeci, to również tam miał tę prędkość, miał te żużlowe skrzydła, gdzie mógł się zmieścić. Też zabrał się za zawodnikami z Torunia, ale mu to nie wydało. Igorowi to wydało, no ale nie da się też ukryć, że Igor jest z tej całej czwórki najbardziej doświadczonym zawodnikiem i to pokazał na torze. Wychodzi też na moje, że doświadczenie wyszło, tak jest. Choć trochę. Nie, to na pewno też, oczywiście. Ja tutaj w ogóle może źle to troszeczkę ująłem, ale doświadczenie i warunki torowe sprawiły, że wygrało. Doświadczeni zawodnicy to w trzecim wyścigu, bo stawka naprawdę kapitalna. Adrian Miedziński w żółtym, Rafał Koniewski w niebieskim, Chris Holder w białym i Nikolaj Klint w czerwonym, ale się nam tutaj ściganie, mam nadzieję, zapowiada, no bo to są żużlowcy, którzy lubią się pościgać. Pytanie, czy tor na to pozwoli? Kto najlepszy? Miedziak w żółtym i w białym, Chris Holder, a więc znów ta para toruńska, ale pięknie tutaj wchodzi między jednego a drugiego Nikolaj Klint. Świetny atak, znalazł tam jakąś żużlową szczelinkę. No i proszę, jest drugi, ale nie chcę tego tak zostawić, bo już w pogoni za Holderem, a tymczasem na trzecie miejsce wychodzi Rafał Okoniewski, wyprzedza Adriana Miedzińskiego. Miedziński, świetny moment startowy, ale najpierw Klint, a później Okoniewski wyprzedzili popularnego Miedziaka, więc z tego prowadzenia 5-1 toruńskich aniołów robi nam się po dwóch okrążeniach remis 3-3, ale zwróćcie Państwo uwagę, Miedziński w żółtym kasku nie odpuszcza, próbuje pojechać środkowym pasem, tam nabiera prędkości i czy się zrówna z Okoniewskim. Okoniewski jak na razie trzeci, ależ fantastyczna walka o trzecie miejsce, co robi Miedziński, nabiera prędkości, czy będzie trzeci, ależ rywalizacja, jest trzeci Miedziński, a więc odbija to trzecie miejsce Okoniewskiemu. Okoniewski jakby gasł w oczach, jakby ten żużlowy płomień teraz właśnie minimalnie na naszych oczach gasła, więc było 5-1, potem 3-3, a teraz 4-2 dla Apatora Toruń. No i chcieliśmy mieć walkę, to ją mieliśmy, mimo że wciąż arcytrudne warunki. To mówiłem przed tym wyścigiem, że to są żużlowcy, którzy lubią się pościgać. No i wreszcie mieliśmy tutaj taką namiastkę tego, co kibice lubią najbardziej, czyli ściganie, jazda w kontakcie. To było 4-2 dla Apatora z tego wszystkiego, bo 3 punkty dla Chrisa Holdera, 2 dla Nikolaja Klinda, 1 punkt dla Miedzińskiego, Okoniewski bez punktu. Toruń prowadzi już 13-5, ale mieliśmy tutaj akcję i Klinda, i później walkę Okoniewskiego z Miedzińskim. Tak, troszeczkę za wysoko koło uniesione u Rafała Okoniewskiego, ale bardzo mądra jazda na pierwszym okrążeniu. Widzimy Adrian Miedziński przyklejony do krawężnika.
A to, co mówiłem wcześniej o juniorach, że wyjeżdżali za szeroko w tą maść, to Rafał Okoniewski zaatakował Adriana Miedzińskiego do granicy tego takiego odsypanej części toru, tam, gdzie można było się napędzić. Napędził się po zewnętrznej części toru, napędził się na tyle mocno, żeby, to jest ten moment właśnie, że widzimy, nie wyjeżdża gdzieś bardzo daleko, do środka toru, przykontrowany motocykl, troszeczkę dłuższa prosta, łagodniej wyłamany motocykl wyprzedza Adriana Miedzińskiego. Na tyle mądra i szybka jazda, ale potem niestety co? Krawężnik. I tak ale samo, potem Miedziak to samo zrobił i właściwie. I właśnie zaskakująca potem była postawa Rafała, że wyprzedzając Adriana po zewnętrznej, zaczął jechać jego torem, co Adrian był wolniejszy, krawężnikiem. Adrian, widząc to, bardzo mądrze wykorzystał, zaczął jechać po zewnętrznej, tak jak został wyprzedzony. No i to zaskutkowało tym, że jadąc po zewnętrznej, nawet odjechał jeszcze Rafałowi Okoniewskiemu, tak jak wspomniałeś, gaz w oczach, a po prostu moim zdaniem źle obrany tor jazdy przez Rafała, krawężnik później, skutkował tym, że jechał bardzo wolno po tym torze, a Adrian z każdym metrem odjeżdżał. Nie przytulamy się, używając takiej dziecięcej terminologii do krawężnika. Można tutaj tym środkowym pasem śmiało śmigać, bo daje ten środek prędkość. Daje, ponieważ to błoto, to już nie jest takie błoto, to już jest taki materiał troszeczkę przesuszony, taki ciężki, o który tylne koło motocykla może się zaprzeć, na którym możemy ten motocykl spokojnie rozpędzić. Po trzech wyścigach, zgodnie z planem można powiedzieć, Apator Toruń 13, Ostrowia 5. Mamy dwóch zawodników, których widzimy po raz pierwszy na torze, a więc w czerwonym Tomasz Gapiński, w żółtym Tobiasz Musielak, a stawkę uzupełniają ci, którzy już poczuli ten ostrowski tor, czyli juniorzy Jakub Krawczyk w niebieskim i Kamil Marciniec w białym. Czwarty wyścig dnia przy 8-punktowym prowadzeniu ludzi Tomasza Bajerskiego. Tobiasz Musielak chyba najlepiej w żółtym kasku, za nim jednak Gapiński. Proszę, ten środkowy pas jazdy wykorzystuje Gapa i będzie pierwszy minimalnie przed Musielakiem. Musielak nie odpuszcza, ale to Gapiński z tej rywalizacji wychodzi zwycięsko. Trzeci jest Krawczyk, a więc Ostrowianie po pierwszym okrążeniu na prowadzeniu 4-2. Krawczyk jednak będzie musiał robić wszystko, aby utrzymać to trzecie miejsce, bo Marciniec jest blisko. No i także walka o pierwsze miejsce, bo wydaje się, że Musielak nie chce tego tak zostawić, aczkolwiek wydaje się, że Tomasz Gapiński to jest jednak ten doświadczony żużlowiec, który wie, jak w tak trudnych warunkach sobie radzić. Wykorzystał ten środkowy pas, tam nabrał prędkości, mimo że ta przewaga nad Musielakiem niezbyt duża. Musielak cały czas bliziuteńko. To jednak Gapiński na okrążenie przed końcem na prowadzeniu. Musielak jednak cały czas jakby czyhał na błąd popularnego Gapy. Teraz podniosło leciutko Gapińskiego, ale Musielak tego nie wykorzystał. Za chwilę wiadomo, ostatni wiraż. No i będzie pierwsze drużynowe zwycięstwo Ostrowi w meczu z Apatorem Toruń. Gapiński wytrzymał do samego końca. No właśnie nie powiem ataki Musielaka, raczej taki nabór żużlowy, to, że presję. Byli w kontakcie. O, tworzył presję, czuł na plecach, na barkach Tomasz Gapiński, Tobiasza Musielaka. Ostatecznie jednak to Gapa z trzema punktami, Tobiasz Musielak z dwójką. Jakub Krawczyk też musiał się trochę napracować, aby utrzymać to trzecie miejsce i zwyciężyć Kamila Marcińca. Ostatecznie 4-2 i 9-15. Wciąż Toruń na prowadzeniu, ale już nie 8, a 6-punktowym. Tak, i od razu zwróćmy uwagę na, tutaj mamy powtórkę startu Tobiasza Musielaka, ale lewa strona toru obserwowana przez Tomasza Gapińskiego po starcie. Zaraz po momencie startowym kontrolował to, co zrobić. Tu nie, znowu nie załapaliśmy tego na powtórce, ale od razu spojrzał, co Tobiasz Musielak robi. Czy wygrywa z nim ten start zdecydowanie, czy przegrywa, bo Tomek Gapiński jest znany z tego, jeżeli ktoś wyjeżdża po zewnętrznej części toru na pierwszym łuku, Tomek umiejętnie, bardzo mądrze, sprytnie pokonuje ten wiraż bardzo ciasno, tylnym kołem prawie po białej linii i wyprzedza zawodników w ten sposób. Rzadko kto jeździ tutaj w Ostrowie w ten sposób, żeby przejechać tylnym kołem bardzo, bardzo ciasno krawężnika, ale Tobiasz Musielak jednak zakierunkował, jak gdyby wrzucił kierunek, że pojedzie troszeczkę ciaśniej, no to w tym momencie Tomasz Gapiński odprostował motocykl, bujnął się w tą środkową część toru, w tą nasypaną część toru, żeby tylko rozpędzić jak najlepiej swój motocykl, co zaskutkowało wyprzedzeniem Tobiasza Musielaka i utrzymanie później pozycji
Oj, niepokojące obrazki. Tak, my jedziemy zgodnie z planem, a więc bieg po biegu, ta minimalna, krótka przerwa spowodowana jest tym, że Tobiasz Musielak jedzie wyścig po wyścigu, ale nie będzie równania, taki mamy komunikat, a więc no, będziemy chcieli jak najszybciej w ekspresowym tempie rozgrywać te zawody. To ostatnio z Tomkiem Dryłą komentowałeś mecz derbowy. To chyba były najszybsze zawody. Nie wiem, właśnie chciałem zapytać, czy były jakieś szybsze niż nie, to były ostatnie? Najszybsze zawody i gdyby, sądzę, nie te przerwy i nowy układ programu, gdzie zawodnicy jadą bieg po biegu, no to byśmy pobili jakiś tam rekord Guinnessa, żeby odjechać te zawody. Ale tam padało mocno, więc tutaj troszeczkę mniej. My do Parku Maszyn teraz, bo Mateusz Kędzierski rozmawia z Adrianem Miedzińskim. Tak jest, wykorzystamy tę króciutką przerwę w Parku Maszyn. Cicho, więc na pewno będziemy się słyszeć. Jak oceniasz swój wyścig, punkcik na twoim koncie? Ze startu było dobrze, później straciłeś pozycję na rzecz Okonia, ale odbiłeś ją. No tak, ten po krawężniku tam jest dużo wody, ta środkowa część toru jest najlepsza, bo tam zawodnicy przejeżdżają. No jedziemy trochę na siłę, tym bardziej, że prognoza jest słaba i znowu zaczyna kropić. Szkoda, że nie możemy odjechać w normalnych warunkach, no ale trudno, no. Jest jak jest. Ciężka szpryca, jak ci się jechało właśnie za rywalami? Dwóch przeciwników było przecież przed tobą. No dobrze, że nie było takiej sytuacji, że zerwałem wszystkie zrzutki i zrywając zrzutkę gdzieś tam widziałem coś, bo był moment, że już byłem praktycznie... Nic nie widziałem, ale na szczęście czasami tak się zdarza, gdy są opady, jest taki tor, że się zerwą wszystkie zrzutki i wtedy powstaje problem. No, na pewno nie jest to komfortowa jazda, chyba dla nikogo. Optymalna ścieżka na ten moment to rzeczywiście środek? No tak jak widać, chyba raczej środek. I jeszcze ostatnia sprawa, zawodnicy na torze, ostatnie pytanie. Zawody, no do końca nie było wiadomo, czy ruszą, prawda? Jak to na was, na zawodników wpływało, bo do końca nie wiedzieliście, czy pojedziecie dzisiaj? No tak, nie, wyglądało to słabo i prognozy są słabe i widać, że się wszystko pogarsza. Jedziemy troszeczkę na siłę, no szkoda. Ja byłem zwolennikiem, żeby to pojechać normalnie, no ale jest taka decyzja, a nie inna. Musimy się niestety dostosować tutaj. Jasna sprawa, zobaczymy, czy uda nam się odjechać te zawody do końca. Być może przejdziemy 8 wyścigów, a już teraz wyścig 5, tak więc halo komentatorzy. Dziękujemy. Dziękujemy, Mateusz. A swoją drogą, ile zrzutek ty byś nałożył na takie warunki? Tyle nie bym miał. nie wiem. Najwięcej zakładałem po 5-6, ale to już wtedy niestety ta przeźroczystość tego szybki i tych zrzutek nie jest taka perfekcyjna. Czyli więc... im więcej, tym lepiej, to tak nie do końca, nie prawda? Do końca. Na takich warunkach często gęsto teraz różne firmy wprowadzają klejone zrzutki, że można po 7 razem zakładać. To jest maksymalna ilość, ale najlepsze są roll-offy, mam wrażenie, na taki tor. Piąty wyścig dnia przy 6-punktowym prowadzeniu gości Cyfer, Kułakow, Okoniewski, Musielak. Ruszyli czyżby gospodarze na dwóch pierwszych miejscach. Wydawało się przez moment, że tak, ale proszę, co robi Tomiasz Musielak w żółtym kasku. Znakomicie po zewnętrznej, chciałem powiedzieć, po tym środkowym pasie już jest pierwszy. Kto na trzecim miejscu? Kułakow, chociaż atakuje go tam po zewnętrznej. Rafał Okoniewski, czy wyjdzie przed Rosjanina? Jak na razie 4-2 dla Torunia, bo drugi jest Adrian Cyfer, ale Musielak, świetna akcja na pierwszym oku, na wyjściu z pierwszego wirażu i właśnie on na pierwszej pozycji, Kułakow trzeci, ale ogląda się, gdzie jest Okoniewski, jak anioł stróż, bliziuteńko Kułakowa, dwa okrążenia za nami, mają prowadzenie 4-2 podopieczni Tomasza Pajerskiego. Już te odległości między poszczególnymi zawodnikami rozszerzają się, chociaż Okoniewski cały czas chce być blisko w kontakcie z Wiktorem Kułakowem, ale Kułakow nie popełnia błędu. Kułakow utrzymuje, raczej bym powiedział spokojnie, to trzecie miejsce trzyma na dystans Okoniewskiego. No i Okoniewski jeszcze przez moment można było się pokusić o stwierdzenie, że powalczy o trzecie miejsce, ale nie powalczy. Toruń wygrywa 4-2 i znów powiększy przewagę do 8 punktów po 5 wyścigach. Bohaterem tego 5. wyścigu bez wątpienia Tobiasz Musielak, świetna akcja, za chwilę będziemy oczywiście to analizować na pierwszym łuku. Wykorzystał właściwie to, co daje ten tor w tych bardzo trudnych warunkach, jemu zapiszemy 3 punkty. Adrian Cyfer, mimo że ten moment startowy był rewelacyjny, to jednak przegrał tę walkę na pierwszym łuku ze wspomnianym Musielakiem, a więc Musielak 3, Cyfer 2, Kułakow 1, Okoniewski bez punktu, Apator 19, Ostrowia 11, taki stan po 5 wyścigach. Tak, bardzo dobry start właśnie pary gospodarzy, ale niestety... Drugie zwycięstwo z czwartego pola, 3 zwycięstwa z trzeciego pola, to pokazuje, o ile łatwiej jest dojechać do zewnętrznej części toru, tej nasypanej, łagodnie wyłamanym motocyklem, a zawodnicy z pierwszego i drugiego pola muszą wyłamać mocniej ten motocykl,
Tutaj była jeszcze akcja zaczepna Wiktora Kułakowa, Adrian Cyfer tutaj bark w bark musiał się położyć, ponieważ w pierwszym łuku, kiedy zauważył Tobiasza Musieleka po zewnętrznej, chciał go przypilnować i wynieść się do zewnętrznej części toru. To nieomal przepłacił stratą nawet tej drugiej pozycji, bo Tobiasz Musielak uciekł po zewnętrznej, a Wiktor Kułakow chciał go, chciał czmychnąć mu pod lewym łokciem i wyjść na drugie miejsce. To mu się nie udało. Szkoda, bo Rafał Okoniecki stał do tej pory na najlepszym polu, bo w czterech biegach przed tym piątym biegiem, w trzech seniorskich, trzy zwycięstwa z trzeciego pola startowego, tylko w biegu juniorskim Igor Kopeć-Sobczyński z czwartego pola startowego wygrał, a tak no, Rafał Okoniecki no, nie wykorzystał atutu tego pierwszego, tego trzeciego pola i szkoda, no bo tak jak tutaj wszyscy się domagają, dopytują o młodego Duńczyka, to sądzę, że niestety, ale pewno dostanie szansę w miejsce Rafała Okoniewskiego, który walczy, szarpie, ale punktów z tego na razie nie ma i druga śliwka przy jego nazwisku. Ekspresowe tempo rozgrywania tego meczu. Zwracamy uwagę tutaj razem z Mirkiem Jabłońskim na tor, na te arcytrudne warunki. Właściwie nie dyskutujemy o poszczególnych walorach sportowych, poszczególnych drużyn. Te walory jak na razie no, po stronie Apatora zgodnie z planem, prawda? No tak, Apator jest siłą dominującą w tym roku w lidze i ja tutaj chciałem pokusić się o niespodziankę. Myślałem, że właśnie Ostrów się pokusi o tą niespodziankę, bo to jest taki troszeczkę inny tor, no ale mamy tu warunki nienaturalne dla tej drużyny, więc ciężko im jest jechać u siebie w tym, że stanie to. Szósty wyścig dnia od kredy, Nikolaj Klint czerwony i bracia Holderowie. Chris biały, Czek w żółtym i Sebastian Szostak do tego w kasku niebieskim. Plus 8 dla Apatora. Jedziemy w szóstym wyścigu i czyżby bracia z Australii w białym świetnie, brat Chris, ale gdzie drugi z braci? Szaleje tutaj niespodziewanie Sebastian Szostak w niebieskim kasku i pytanie, czy pozwoli mu na to Czek Holder. Nie pozwoli na te szaleństwo juniorowi Ostrowi, chociaż ten naciska cały czas Czeka Holdera i odbija drugie miejsce. Fantastycznie. Co zrobi jednak Czek Holder? Czy pojedzie trochę szerzej? Szostak utrzymuje drugie miejsce. Klint na czwartej pozycji. No i proszę, można tutaj dokonywać takich niespodzianek, jak przydzielić braterską, toruńską parę Czek Holder, Chris Holder. Chris na prowadzeniu. Czek Holder tymczasem na trzeciej pozycji. Świetna akcja Sebastiana Szostaka, a jeszcze Nikolaj Klint, który na ostatnim miejscu chce tutaj popróbować przynajmniej postraszyć Czeka Holdera, który no nie ma jakiejś niewiarygodnej prędkości na tym bardzo trudnym ostrowskim torze. Robią więc swoje goście, prowadzą torunianie, ale nie 5-1, jak się zapowiadało, a 4-2. No a cichym bohaterem na pewno będzie Sebastian Szostak, który proszę, jeszcze do samego końca próbuje postraszyć Chrisa Holdera. A kontrolnie Chris chyba spojrzał, jakby chciał się zastanowić albo zapytać, kto mi tutaj na tych plecach siedzi. Niekoniecznie brat, a junior ekipy gospodarzy, czyli Sebastian Szostak. Mówiłem o tym, że to taki cichy bohater, nie wygrał, ale powalczył tutaj i kilka bardzo fajnych momentów w tym szóstym wyścigu, godnych komentarza naszego i zaobserwowania za chwilę. Najpierw o wynikach w szóstym wyścigu. Chris Holder z trzema punktami, dwa punkty Sebastian Szostak, Czek Holder z jednym. Nikolaj Klint bez punktu. Toruń po raz kolejny wygrywa i obejmuje już 10-punktowe prowadzenie, 23-13. Co tu się działo, Mirek? Tak, dosyć duży błąd Nikolaja Klinda po tym, na tym starcie. Podniosło bardzo mocno, zrobił bardzo duży dołek. Najpierw nie miał momentu z tego dołka, niestety, a potem podniosło jego motocykl w drugie tempo. Tutaj bardzo dobrą robotę Sebastianowi Szostakowi zrobił Czek Holder, który zapikował mu wejście w drugi wiraż i wypchnął go do tej najbardziej optymalnej ścieżki, czyli na tę zewnętrzną, gdzie mógł się napędzić. Tu widzimy, Sebastian bardziej chciał iść po kredzie, ale tutaj pikuje mu w tym momencie Czek Holder, wynosząc się i wywożąc go na zewnętrzną część toru i w tym momencie łapie przyczepność i widzimy, jak od razu ten motocykl odjeżdża. Zaskoczony trochę byłem Nikolajem Klindem, który słynie z tego, że walczy do samego końca. No ale ten tor nie pozwala, aczkolwiek liczyłem, że pojedzie właśnie szerzej, widząc co zrobił Sebastian Szostak, że tam pojechał po tej zewnętrznej i wyprzedził Jacka Holdera właśnie po tej części toru, że będzie tamtą stroną atakował. No ale został przy krawężniku, na nic mu się to niestety zdało, bo nie był w stanie nawet zbliżyć się do Jacka Holdera, który nie mógł sobie również poradzić z poprawnie, bardzo dobrze jadącym Sebastianem Szostakiem. Wielkie brawa, no bo pokonać w tym roku Jacka Holdera, no to
to jest nie lada wyczyn i może zapisać u siebie gdzieś tam w kajecie, że pokonał jednego z liderów całej ligi. No to jest najlepszy zawodnik pierwszoligowych rozgrywek. Średnia 2,6. Od 6 meczów niepokonany w biegach nominowanych. Nie wiemy, czy do nich dojdzie, bo na razie jesteśmy po 6 wyścigach. W 7 zobaczymy Grzegorza Walaska w czerwonym i Tomasza Gapińskiego w niebieskim. Wiesz, ile razem lat mają? Dużo. Są starsi ode mnie, jest. Ode mnie też. 81, bo policzyłem. Taka, no powiedzmy, doświadczona gorzowska, nie, ostrowska para kontra Igor Kopeć-Sobczyński w białym i Adrian Miedziński w żółtym. To Turunianie. 7 wyścig dnia. Jedziemy, kto najlepiej. Czy żywy Gapiński w niebieskim kasku? Ale w żółtym już próbuje tutaj nabrać prędkości Miedziński, ale wyczuwa te ataki Gapiński. Proszę, kapitalna robota Gapy. Z tego wszystkiego korzysta Grzegorz Walasek na 5-1, zatem Ostrowianie, ale Miedziński naciska popularnego Grega. Po pierwszym okrążeniu jednak Ostrów na dwóch pierwszych miejscach. Gapiński zrobił fantastyczną robotę, chociaż teraz problem z płynną jazdą. To jednak utrzymuje pierwsze miejsce. Walasek drugi. Miedziński siedzi na plecach Walaskowi, a nie liczy się zupełnie już Igor Kopeć-Sobczyński. To jeszcze się nie skończyło. Jeszcze Miedziak ma olbrzymią ochotę, żeby połaskotać tutaj Walaska. I proszę, co robi? Środek tego ostrowskiego toru daje skrzydła, daje prędkość. Walasek kurczowo trzyma się krawężnika. Miedziński po środkowej części. Teraz Walasek jakby odczytał to trochę inaczej i pojechał właśnie tym środkowym pasem. Czy Ostrowianie utrzymają 5-1? Miedziński dwoi się i troi. Fantastyczna walka o drugie miejsce. I za chwilę wiadą w ostatni łuk. Ostatnie metry. Walasek czy Miedziński? Miedziński jedzie bardzo szeroko. I co? I będzie drugi. Miedziński cisnął jak z jakiejś tubki pasty do zębów albo cytryny, żeby wycisnąć się sok. No i wycisnął to drugie miejsce. Walasek pod presją do samego końca. I zamiast 5-1, na które czekali kibice ostrowscy, można powiedzieć tylko 4-2. Miedziński teraz się cieszy, jakby zdobył Mistrzostwo Polski, ale w tych arcytrudnych warunkach to był chyba najpiękniejszy, najbardziej emocjonujący wyścig. Gapiński 3, Miedziński 2, Walasek 1, Sobczyński bez punktu, plus 8 dla Torunia, 25-17. No ale Adrian Miedziński pokazał, że można się tutaj ścigać. Działo się tutaj w tym wyścigu sporo. Tak, Tomek Gapiński tutaj wiedział, żeby poradzić sobie z Adrianem Miedzińskim, musi pojechać bezpardonowo do samego płotu i to jeszcze na prostej, żeby nie zostawić tutaj ani centymetra miejsca Adrianowi Miedzińskiemu, no bo z tego drugiego pola startowego tylko i wyłącznie Chris Holder w biegu wcześniej wygrał bieg i nikt poza tym. A Tomasz Gapiński tutaj właśnie umiejętnie, widzieliśmy jak Adrian dojeżdżając do tego nasypanej części toru już zaczął wyprzedzać nawet Tomka Gapińskiego, ale to jest też umiejętność Gapy i sprytność tego zawodnika, ale tutaj widzimy z tego ujęcia ostro. No musiał dojechać do płotu, żeby tam nie zostawić miejsca. To jest spryt tego zawodnika. Grzegorz Walasek, co robił. Grzegorz Walasek widział, że ciągle Adrian Miedziński jedzie szerzej, ciągle. Tam raz wyjechał tylko troszkę szerzej, Adrian od razu został daleko z tyłu. A ostatni łuk przejechał, jak będziemy mieli okazję zobaczyć tą powtórkę, po samej wodzie, tam gdzie nikt nie pojechał, tam gdzie tak naprawdę jeszcze żaden z zawodników nie pomyślał o tym, żeby pojechać. A widzimy, jaka szpryca spod tylnego koła Grzegorza Walaska idzie. Po prostu, no aż to jest ten moment, kiedy raz pojechał troszeczkę szerzej, Adrian od razu został na kilka metrów w tyle. Ale potem tak ciasno po kredzie, że jest jeden jedyny ślad na torze od koła Grzegorza Walaska, no i niestety w tym błocie ten motocykl, widzimy jaka jest różnica prędkości, w tym błocie motocykl od razu staje, od razu traci tą prędkość i niestety, ale no błąd ogromny Grzegorza Walaska. Bo z takiego, powiedziałbym, pewnego 5-1, no pewnego to za dużo powiedziane, ale po trzech okrążeniach... Stabilnego. Tak, stabilnego. Wydawało się, że ta doświadczona ostrowska para utrzyma to 5-1. Ostatecznie jednak, no błąd Walaska i spryt Miedzińskiego i tylko 4-2, 17-25, jedziemy bez przerwy, bo przecież warunki niepewne, a więc ósmy wyścig, znów ekspresowe, bardzo ekspresowe tempo rozgrywania tego meczu przy prowadzeniu Apatora 25-17, od krawężnika Kłako w białym, Klin w czerwonym, Musielak w żółtym i Jakub Krawczyk w kasku niebieskim. I kto?
Czyżby Klint w czerwonym kasku świetnie ze startu, ale już za nim Musielak próbuje. Klint jednak utrzymuje pierwsze miejsce, za nim jednak Wojsko Toruńskie, a więc Musielak i Kułakow. Co zrobi Klint? Klint szeroko rozpędza się i po pierwszym okrążeniu utrzymuje to pierwsze miejsce, ale to prowadzenie niepewne. Proszę, co robi Musielak? Wchodzi teraz pod lewy łokieć Klintowi. Klint jednak opanował tę pierwszą pozycję, opanował sytuację, chociaż Musielak cały czas blisko, bliziuteńko w tych arcytrudnych warunkach. Tobiasz Musielak bardzo szybki, dwa okrążenia za nami. Klint minimalnie jednak przed Musielakiem. Musielak to z lewej, to z prawej. Widać, jak olbrzymią ochotę ma na to, aby wyprzedzić Nikolaja Klinta. Najlepszy zawodnik Ostrowi, piąta średnia w pierwszej lidze, ale musi się tutaj sporo napracować na okrążenie przed końcem. Klint minimalnie przed Musielakiem. Teraz Musielak trochę szerzej. Ten środkowy pas i proszę, pod lewy łokieć. Chyba nie. Ostatnie metry. Co zrobi Klint? Co zrobi Musielak? Musielak teraz po szerokiej nabiera prędkości. Klint jednak utrzyma to pierwsze miejsce, ale presja Tobiasza Musielaka do samego końca. Znów mogliśmy się tutaj emocjonować tym, że działo się w tym ósmym wyścigu. No nie mamy tutaj absolutnie na co narzekać, biorąc pod uwagę oczywiście te arcytrudne warunki. Nie ma tutaj mowy o jakiejś poezji ścigania, no bo to nie jest chyba ten klimat. Ale też nie powiemy, że od startu do mety nic się nie dzieje. Klint utrzymał pierwsze miejsce, dla niego 3 punkty, Musielak 2, Kułakow z jednym oczkiem, Jakub Krawczyk bez punktu 3-3, a Pator spokojnie i pewnie na prowadzeniu 28-20 po 8 wyścigach. Tak, na pewno nie ma tutaj może mijanek, ale cały czas jest ta sytuacja, że ktoś kogoś atakuje, cały czas próbuje wyprzedzać, cały czas kąsa. Tutaj kapitalny start Nikolaja Klinda z tego drugiego pola startowego. Tobiasz Musielak próbował atakować ze wszystkich stron, to po zewnętrznej, to po wewnętrznej, to szeroko, to długa prosta, ale Nikolaj Klint tak jakby czuwał jego zamiary, tak jakby wiedział, gdzie, którędy pojechać w danym momencie, żeby troszeczkę poprzeszkadzać, bo o, teraz widzimy, jaka szpryca idzie spod tylnego koła. To jest właśnie ten mankament, dzięki któremu nie można wyprzedzać, bo każda taka szpryca to jest potężna dawka ładunku, to jest potężna dawka kilogramów i siły przeciwdziałającej prędkości motocykla, która nie że hamuje, ona wręcz cofa. Naprawdę takie coś. Ostatnio na Grand Prix widzieliśmy wymachującą nogę Fredki Lindgrena, który tak ją unosił aż wysoko, żeby właśnie unikać tej szprycy, ponieważ ona najbardziej przeszkadza w żużlu, w ściganiu i ją trzeba najbardziej unikać. A tutaj, mając tyle wody, ta szpryca idzie wszędzie. Ten deflektor niby ją ma prowadzić troszeczkę dołem, ale jest tyle tego materiału i wody, że ta szpryca idzie potężnie. Ci żużlowcy, którzy kochają żużel, a wszyscy żużlowcy muszą kochać żużel, to po takich zawodach mogą sobie czasami usiąść w boksie i powiedzieć: mam dość Speedwaya po takich zawodach? To zależy. Jak wyjdą te zawody, to nie. Jak wyjdą. Się jechać w takich zawodach, jak się jedzie z dobrym wynikiem, to jest ok, ale jak się jedzie u siebie, wiedząc, że te warunki można by wykorzystać takie domowe typowo, no to ma się lekki niedosyt. A teraz, jak patrzymy na tak naprawdę lampy przez pryzmat świecącego światła, no to tutaj już nie lekko pada, a pomału robi nam się dosyć taki ulewny ten deszcz, więc na pewno nawet z przodu ta jazda nie sprawia frajdy. No, pewnie tak, ale jedziemy póki co, chociaż z wyścigu na wyścig, mówiąc delikatnie, te warunki będą trudniejsze. Trudniejsze, ale teraz, jak już zawodnicy wyjechali na ten tor, to sądzę, że każdy z nich chce jechać. A to na pewno. Trzeba wspomnieć, że jednak mają płacone od punktu, każdy tutaj... pieniądze nie leżą same gdzieś w parku maszyn, muszą je podnieść z toru i każdy chce odjechać jak najwięcej biegów, no bo każdy punkcik, no to są pieniążki dla każdego z zawodników. No to niech walczą o punkty i o pieniądze. 9. wyścig dnia. Ciekawa stawka od krawężnika. Grzegorz Walasek w czerwonym, Jack Holder w żółtym, Tomasz Gapiński, bohater sprzed dwóch wyścigów w niebieskim i Chris Holder w kasku białym. Przy 8-punktowym prowadzeniu Torunian, najbardziej doświadczona ostrowska para i bracia Holderowie. Co się będzie działo? Jack Holder w żółtym najlepiej, czy dołączy do niego starszy brat Chris? Proszę, co robi tutaj Tomasz Gapiński? No, chciał chyba powtórzyć manewry, przedłużając trochę, no nie powiem przedłużając prosto, pojechać trochę szerzej. I oczywiście przerwany wyścig, bo leży w kasku białym Chris Holder. Za chwilę zobaczymy na powtórkach, co się tam działo, aczkolwiek wydaje się, że
sytuacja torowa, żużlowa, po prostu pojechał trochę szerzej Tomasz Gapiński, ale widzę jakieś pretensje chyba Chris Holden. Ja nie wiadomo, co tam wykrzykują kibice Ostrowcy. Być może to jest powodem tego takiego zachowania Chrisa Holdera. Oglądamy, wiesz co mi przeszło przez myśl, jak startowali? Ale czyste są te zawody, nic się nie dzieje takiego. No i musiałeś o tym pomyśleć. Nie wiem, ostatnio mam takie wróżby. Jakiś tam kontakt chyba był, ale to... Kontakt był, trochę... Może zobaczmy inne ujęcie kamery. Na pewno Chris Holder wiedział, że już nic nie zrobi, ponieważ widzimy, przelatuje za tą nasypaną część toru. Wywiózł już go Tomek Gapiński, to widzimy jak leci, jak po takim lodzie dosłownie. Chciał do środka też po prostu. Chris Holder chciał do wewnętrznej części toru, ale w tym momencie przelatuje za tą nasypaną część toru i Tomek Gapiński deflektorem go dotknął, ale jeżeli to uznamy za kontakt, no to to, co było, nie wiem, między Bartkiem Zmarzlikiem a bodajże Piotrkiem Pawlickim, czy ten, no to tam to musiał już być boks, a to jest takie no delikatne. No Chris Holder na pewno tutaj chciał wykorzystać to, że jest lekko dotknięty, liczy na pewno na powtórkę w czterech, ale jak to zinterpretuje sędzia, nie wiemy. No będziemy obserwować oczywiście jeszcze raz tą powtórkę i czekać na decyzję arbitra. Mówiłeś, Mirek, i to nie wiem, słusznie. Nie wiem, czy sędzia nie przerwie tych zawodów. Też mi się tak wydaje, że może być taka decyzja, że po 8 wyścigach, bo jesteśmy właśnie po 8 wyścigach, a Pator prowadzi 28 do 20, ten mecz będzie zaliczony i już nie pojedziemy, aczkolwiek jeszcze nie ferujemy wyroków, bo ten deszcz oczywiście pada i te warunki będą coraz trudniejsze. Tu obserwujemy jeszcze raz powtórkę, ale będzie coraz trudniej. Jak oni pojadą, to z wyścigu na wyścig takich sytuacji możemy mieć coraz więcej. Dopóki zawody trwały, dopóki wszyscy zawodnicy jeździli bieg za biegiem, ten tor, ta jedna linia jazdy chociaż robiła się taka zdatna, a teraz widzimy, ten opad jest naprawdę intensywny i te parę minut, które tutaj nam cały czas pada, a mamy przerwę spowodowaną przerwą upadkiem Chrisa Holdera, spowoduje, że woda pojawi się wszędzie na tej, nawet w tym jednym miejscu, takim jednym śladzie, po którym jeżdżą zawodnicy. Na razie mamy przerwę, 28 Apator, 20 Ostrowia, no to do studia się przeniesiemy. Wreszcie. Michał Łopociński, jak on się rwie do mikrofonu ze Sławkiem Pryjomem. Panowie? Znaczy my musieliśmy otrzeć pod z czoła, bo my tutaj, żeby podtrzymać aktywność, tak jakby cały czas ćwiczyliśmy, jakiś Kalanetics nawet gdzieś się pojawił, z krzeseł próbowaliśmy zrobić te urządzenia wszystkie do fitnessu. No dobrze, statystyki Państwo widzą dokładnie, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, 20 do 28, ale pierwsza informacja jest taka, że tak jak zapowiadano gdzieś przed meczem, że o 17 przyjdzie drugi opad, chyba trener Mariusz Staszewski o tym mówił w rozmowie, że może przyjść ten drugi opad. Przyszedł ten drugi opad, niestety mocniejszy, ale skoro dokonano cudu, popracowano, zrobiono wszystko, żeby ten mecz się odbył, przynajmniej tych 8 biegów, żeby zaliczyć wynik spotkania, bo tyle jest potrzebnych, to może za chwilę zobaczymy. Chwilę tu porozmawiamy, pomówimy do Państwa, popatrzymy, jak cieknie dach w studiu i będziemy jechać dalej. No tak, na pewno warunki nie są łatwe, prognoza pogody niestety dla Ostrowa sprawdza się i pada tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, od biegu w tej przerwie między 5 a 6 biegiem zaczęło znów padać i zobaczymy, co tu się będzie działo nam tutaj z tym torem. Na razie mamy przerwany bieg 9, czekamy na decyzję sędziego. Co z tym wyścigiem i co z całym meczem? Tak, no cytując trenera Tomasza Bajerskiego, ale z rozmowy przedmeczowej w Gdańsku, trener Tomasz Bajerski powiedział, że najlepszym toromistrzem jest deszcz. Oczywiście wtedy te opady były dzień wcześniej, by przekładano mecze. Mirek z Maćkiem coś o tym wiedzą, o tym deszczu w Gdańsku wówczas. Natomiast no, w tym przypadku ten toromistrz jest aż za dobry, w kontekście deszczu mówiąc oczywiście. Za długo pracuje ten toromistrz. Tak. Powinien sobie gdzieś tam przestać padać gdzieś 4-5 godzin przed zawodami. Poprosimy o wiatr, bo mamy wspaniałych kierowników planu w naszej ekipie, więc może jakiś tutaj wiatr, żeby te ciemne chmury przegonić. Tak. O, proszę bardzo, Sławku, nie pozwolę Ci. Okay. Pozwolę Ci za chwilę, gdyż poczekam. Sebastian Szostak, który na pewno o nim też porozmawiamy my z naszej perspektywy, bo trudno, żeby nie wpadł w oko, zwłaszcza w tym wyścigu szóstym. No, kapitalna walka z Jackiem Holderem. Tak jest, jesteśmy w parku maszyn. Sebastian Szostak, jak to jest pokonać najskuteczniejszego zawodnika pierwszej ligi, Jacka Holdera? No cieszę się, że się udało, bo no, to jest jednak dobry zawodnik, jak nie nawet bardzo dobry, także no, cieszę się, że się udało i pracujemy dalej.
Na pewno musicie cieszyć się z małych rzeczy, bo jak na razie 8-punktowa przewaga Apatora. A przed twoimi wyścigami co trener tobie mówił? Jakich rad udzielał? Bo widziałem, że niejednokrotnie rozmawialiście w parku maszyn. No tak, żeby przypilnować taktu, bo tutaj jest takt kluczowy, a potem starać się trzymać krawężnik czy środek toru i będzie dobrze. I pewnie trzymać gaz, prawda? Tutaj nie można sobie pozwolić na jazdę wolniej, bo może to się źle skończyć. Zgadzasz się? No też prawda, bo trener też nam mówił, że na ślizgich torach nie ma co ujmować gazu, bo potem nie kontroluje się motocykla, także no trzeba trzymać. No. A tobie jak się jeździ w deszczu? No tak naprawdę chyba pierwszy raz jeżdżę w takich warunkach, bo jeszcze nie miałem okazji w żadnych zawodach tak jeździć, może raz na treningu, ale to z rok temu, czy nawet dwa. Także no uczę się teraz. Czy jest to dla ciebie olbrzymia szkoła speedwaya zatem? Tak, no jest, myślę, że jest, no bo jest i ślizgo i też czasem wciąga, łuki wciągają, także no trzeba być czujnym. Tyle Sebastian Szostak, który na koncie ma jak na razie 4 punkty. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo Mateuszowi, dziękujemy Sebastianowi. To w ramach, że tak powiem, nauki, szkolenia, to możemy Sebastianowi nagranie później udostępnić, jakby coś. Tak, ja bym się chciał troszeczkę odnieść do tego zawodnika, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy junior. Ja już parę meczów Ostrowi w tym sezonie widziałem i naprawdę fajnie się rozwija, jest odważny, fajnie jedzie i myślę, że będą mieli tutaj w Ostrowie z tego chłopaka bardzo dużo pociechy. No i bardzo dobrze, bo kiedy mówimy dużo o juniorach, mnie też to cieszy. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, Sławek, że zawsze przy każdym meczu, czy to jest mecz ekstraligowy, czy pierwszoligowy, kiedy juniorzy stają się w pewnym sensie bohaterami, nawet jeśli nie pierwszego planu, ale mówimy, doceniamy ich wysiłki, ich jazdę, to co robią na torze, to tylko świadczy o tym, że jest potencjał w polskiej młodzieży. Na pewno jest i musimy dbać o tych juniorów, bo to oni za kilka lat będą stanowić o sile zespołów ekstraligowych, bo nie ukrywajmy, że takie talenty jak Sebastian Szostak na pewno są bacznie obserwowane przez kluby ekstraligi i pytanie jak Sebastian długo tutaj w Ostrowie będzie jeździł, bo nie czarujmy się, juniorów dobrych lub bardzo dobrych w ekstralidze będzie brakować. No będzie, chociaż rozwiązania systemowe może przyniosą jakieś owoce, no wiadomo, że nie da się od razu rok po roku, tak? No jak wprowadzasz jakieś zmiany, trzeba dać czas, pracę, zobaczymy. A propos, do dzisiaj właśnie młodzież nasza drużynowego Mistrzostwa Świata broni z trenerem Dobruckim. Tak, a tam jest chyba podobna sytuacja jak no tutaj w Ostrowie. Przyznam się szczerze, że nie zdążyłem podejrzeć informacji z Danii. Nie wiem, co się dzieje. Ale w razie gdyby jechali, to trzymamy kciuki, znaczy cały czas trzymamy kciuki. No tak, myślę, że jesteśmy trochę dominatorem w tych rozgrywkach, także trzymamy kciuki i życzymy Polakom złota. No ale wam podobno kolejnego. Uzbrojeni po zęby tak swoją drogą. Nikolaj Klint, no mówimy o Danii, tak? Nikolaj Klint, proszę bardzo. Tematycznie, otóż to Nikolaj obok mnie, który jedzie dzisiaj w kratkę, bo 2-0-3. Ups and downs today for you. How is it to race on such a track? It's very difficult. Obviously the last two heats I've been doing, it's been raining, so visibility and also the track gets a lot more greasy, but it's probably easier for the touring guys to race today than it is for us because we have a standard setup on the bikes that we always use and it's totally out the window today. But I had a bit of ups and downs. I wasn't ready in my second heat when I looked up the green light, so it was my own fault and the other two was okay. No rzeczywiście, jadę dzisiaj w kratkę. Dwa wyścigi całkiem udane. Ten środkowy nie do końca, bo przegapiłem zielone światło, słabo wyszedłem spod taśmy. Potwierdzam, jest bardzo ciężko na tym torze, jest on wymagający. No i rzecz jasna, nie możemy mówić o atucie toru. Nawierzchnia zdecydowanie sprzyja ekipie przyjezdnych, jeździ się ciężko. No i słaba jest też widoczność, bo Nikolaj tutaj podsumował, że dwa ostatnie wyścigi jechał w deszczu w trakcie opadów, więc ta widoczność jest utrudniona. Jaka decyzja powinna zapaść? Czy powinniśmy kontynuować te zawody mimo opadów deszczu? Co sądzi na ten temat? And what about the decision actually? It's still raining. Should we cancel or should we continue? If they could cancel and then we could race again another day, I think that would be better. Actually not, because you raced already 8 heats. Yeah, no, then they may as well just wait for the rain to go and then we can finish. I know we can't really do anything about the weather, but if we had a normal track, I'm sure we could have beat Torn, but it is what it is. We're still only 8 points behind, so let's go.
Thanks a lot. Oczywiście, jeżeli pogoda byłaby normalna, jeżeli by nie padało, to jestem przekonany, że bylibyśmy w stanie pokonać APA Toruń, lidera rozgrywek. Oczywiście, Nikolaj rzeczywiście stwierdził, że tutaj odjechaliście już, zawodnicy odjechali 8 wyścigów, więc można by było tak naprawdę ten mecz już zakończyć. Oczywiście nie chcę tego, chciałby kontynuować te zawody, walczyć o wygraną do samego końca, jeszcze kilka wyścigów, rzecz jasna, przed nami. No i podkreśla, że w normalnych warunkach byliby w stanie pokonać APA Tor. Tyle, jeden z liderów Ostrowi, Nikolaj Klint. Dziękujemy bardzo Mateuszowi, no niezwykle pewny siebie, to mi się podoba akurat, jeśli chodzi o takie podejście. Zwłaszcza, że robiąc taką symulację matematyczną niepopartą żadnymi badaniami, drogi Sławku, jest ile punktów przewagi Torunia? 8. Żeby było 51 punktów, musi być 12, tak? No tak. Czyli jeżeli byśmy szli tą symulacją, to jednak i mecz by został teraz przerwany. To Ostrów się post... Nie, no to ja wiem, oczywiście ja to jest przymrużeniem oka. Czysto teoretyczne rozważania. Pomówiliśmy w studiu przedmeczowym, że będziemy starać się optymistycznie patrzeć na świat. Tak, tak, aczkolwiek nawiążę może do słów Nikolaja Klinda, bo no, jakby nie patrzeć, jest liderem tego zespołu i Ostrowia na swoim torze zdobywa sporo punktów, także myślę, że on jako lider, jeden z najskuteczniejszych zawodników, dokładnie wie co mówi. Liczyliśmy na to, że te zawody będą bardziej wyrównane, bo chociażby fakt tej formy, którą Ostrowia prezentowała u siebie, dawał takie nadzieje. Także zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale sporo racji w tym, co mówił też Nikolaj Klint, że oni mają w głowach ustawienia z poprzednich spotkań, ustawienia motocykli oczywiście. I zawsze tak jest, że gościom łatwiej się dopasować, bo oni przyjeżdżają tutaj z czystą głową i po prostu jest łatwiej. Czystą głową, którą, ja przepraszam, tak się spoglądam co chwilę, ale staram się unikać tych kropel, które gdzieś tutaj mnie atakują cały czas. Natomiast z czystą głową, która trochę zostaje też w takich sytuacjach, w przypadku gości, nawet jeszcze bardziej wyczyszczona, taka w ogóle wysterylizowana, bym powiedział, dlatego że gospodarze nie dość, że trenują na jakimś torze, przygotowują się, no znają ten, tak jak to, co powiedział Nikolaj Klint, już nie będę po tobie powtarzał. Goście przyjeżdżają zawsze trochę na luzie, na zasadzie, dobra, będzie co ma być, zobaczymy po pierwszej serii tak naprawdę, rozpoznanie bojem. No a kiedy przychodzi deszcz, no to jedni w ogóle są gdzieś tam pogubieni, a drudzy, aha, no to tak. Ale taki jest żużel, doskonale wiemy to z innych zawodów, które gdzieś były rozgrywane podczas opadów deszczu, czy po opadach deszczu, jest to stara żużlowa prawda, także wydaje mi się, że tutaj, jeśli ten mecz w ogóle będzie wznowiony, bo widzimy teraz, że mamy sztaby szkoleniowe na torze, jest też kierownik zawodów, jest też przewodniczący jury, jest i sędzia, także zobaczymy, jaka zapadnie decyzja. No, jeśli mamy tutaj mieć zawody, którymi będzie rządził przypadek, no to... Oczywiście, no nie zostawiamy tego przypadkowi, tak? Dokładnie. Powiedzmy to sobie wprost. Ja też to nie patrzę... będzie miało... dużo wspólnego z rywalizacją sportową, a o to przede wszystkim nam chodzi. Tak, ja tak patrzę, jak była próba toru, to ty zerkałeś na tor w tamtą stronę, za tę zastawkę, za moimi plecami, natomiast ja zerkam tam, bo tam mam idealne pole, bo tam jest kałuża, ale nie na torze, tylko za krawężnikiem, po stronie murawy. No i niestety ona cały czas lata, porusza się, co oznacza, że ten opad jest dosyć duży. Intensywny, no tak, gęsty. No nie wiem, jak to nazwać, bo ulewą tego też nie możemy nazwać. To jest chyba taki, Sławek, najgorszy żużlowy opad, który może być taki deszcz... trochę więcej niż siąpiący. Tak, ale robiący, widzisz, nie mógłbym pogody zapowiadać. Ale robiący już spore szkody. Pamiętajmy też o tym, że w Ostrowie w nocy padało i na pewno ten tor już troszeczkę wody dzisiaj przyjął, także ja tutaj widzę akurat pierwszy łuk i widzę, że ten krawężnik zaczyna się coraz bardziej świecić, ta wewnętrzna część toru. Także nie mam pojęcia, jaka decyzja zostanie podjęta. Widzę w tej chwili tylko, że sędzia zawodu wraz z przewodniczącym jury udają się do parku maszyn, także musimy jeszcze chwilkę poczekać na jakieś decyzje. Tak, no kiedy widzimy właśnie tę grupę osób decyzyjnych na torze, to oznacza, że potem będą debaty. Najpierw trzeba zobaczyć, o czym rozmawiają, tak, i o czym będą rozmawiać. Natomiast mówiliśmy o doświadczeniu, oczywiście liderem Nikolaj Klint absolutnie, ale wyścig siódmy też przykuł naszą uwagę, bo z jednej strony, patrząc na przebieg meczu, to co się działo, to jest jakby z jednej strony można było przewidywać, że tutaj, sorry, z całym
szacunkiem dla Torunian, jednak Ostrowianie będą rządzić. No ale właśnie, rozegranie pierwszego łuku, a później świetna pogoń Adriana Miedzińskiego. No tak, no tutaj Tomasz Gapiński zrobił wielką robotę swojemu koledze klubowemu, Grzegorzowi Balaskowi. Na pierwszym łuku, można powiedzieć, przystawił Adriana Miedzińskiego w taką część toru, gdzie dało się już z tego w miarę szybko wyjechać. Ostrowianie popędzili po 5 punktów do mety, zajmując dwie pierwsze pozycje, jednak no, nieustępliwość Adriana Miedzińskiego plus błędy Grzegorza Balaska spowodowały, że w tym wyścigu zamiast 5-1 dla gospodarzy mieliśmy wynik 4-2. Grzegorz Balasek tak dosyć kurczowo trzymał się tego krawężnika, tam gdzie tej wody stoi najwięcej i wiadomo, że to koło się tam dosyć mocno ślizgało, także Adrian cały czas próbował, widzimy w tej chwili ile on tej szprycy na siebie w tym wyścigu przyjął, ale mimo to cały czas walczył i no tutaj będzie chyba ten kluczowy moment. Dokładnie, no, tak jak widzieliśmy, no, kurczowa jazda Grzegorza Balaska przy krawężniku i to spowodowało, że Adrian Miedziński był w stanie z nim wygrać. W takich warunkach, które pojawiają się na torze, zaczynamy mówić o niektórych zawodnikach, że im trudniej, tym lepiej dla nich, być może. I jestem bardzo ciekaw, myślę, że Ty, Sławek, też i Państwo również, czy tak jest w przypadku latającego dzisiaj Tobiasza Musielaka, który jest Mateuszem Kędzierskim. Tobiasz, potwierdzasz, że im trudniej, tym lepiej dla Ciebie? Lubię ciężkie warunki i dzisiaj fajnie mi się jedzie, mimo że wyglądam dosyć nieciekawie, to fajnie mi się jedzie, nie ukrywam. Można powiedzieć, że jesteś takim żużlowym Michałem Kwiatkowskim, który niejednokrotnie przyznawał, nasz jedynak w Tour de France, że lubi i potrafi się ścigać w deszczu. Tobie chyba nie sprawia ten deszcz, te opady większych kłopotów? Nie, no trochę w Anglii się najeździłem, więc dzisiaj faktycznie teraz od jakiegoś czasu mocno pada i nie przestaje, więc generalnie tu leży problem, ale no przed chyba tam którymś wyścigiem, gdzie jeszcze było w miarę opanowana sytuacja, no to moglibyśmy kontynuować te zawody. Szkoda, że teraz zaczęło padać. No i cóż, chyba te zawody powinny zostać przerwane. Nie wiem w zasadzie na co czekamy teraz w tym momencie, ale no cóż, musimy się uzbroić w cierpliwość. Sędzia jest na to, że być może za chwilę poznamy decyzję, czy jedziemy dalej, czy kończymy. Czyli co, wychodzi ta jazda na wyspach w Twoim przypadku? No, nie chcę oceniać, bo jakby nie jestem od tego, ale od zawsze lubiłem trudne warunki. Wiadomo, no nie jestem też masochistą, że w deszczu będę jeździł, ale jest dzisiaj dosyć ciężko. Mimo wszystko bardzo się cieszę przy każdym wyjeździe na tor. Czyli jednak mimo tych warunków ciężkich jazda sprawia Ci wielką frajdę? No tak. Tym bardziej, że mimo że jeden wyścig tylko wygrałem, no to widać, że mam prędkość w motocyklach. Nie mogę trochę ze startu wyjechać, sobie poradzić jakby z osłabionym motocyklem, bo cały czas do wejścia mi umiera ten motocykl, a po trasie jest bardzo przyjemnie. To mimo wszystko, nawet jak gonię przeciwnika, no to czuję się fajnie. Sebastian Szostak przyznał, że pierwszy raz jeździ w takich warunkach. Oczywiście nieopierzony młodzieżowiec. Ty mniej więcej wiesz, ile razy ścigałeś się przy takiej pogodzie, przy takiej aurze? No, na pewno dzisiaj pierwszy raz, ale w życiu no nie wiem, nie liczyłem, ale na pewno więcej niż 10 razy. Głównie na wyspach pewnie, tak? No tak, no wiadomo, no na wyspach raczej nie patrzy się na taki lekki deszczyk, się jedzie po prostu i tyle. Ale też wiele razy uczestniczyłem w jakichś eliminacjach Mistrzostw Świata, czy nawet finałach, gdzie duża presja jest na to, żeby odjechać te zawody i młodzieżowcy, w gronie młodzieżowców nigdy nie ma kogoś takiego, kto po prostu powie, że nie jedziemy i koniec. Więc po prostu musieliśmy wiele razy w takich warunkach sobie radzić i takie życie, no. Takie życie. Ostatnia kwestia zatem, jak ta ciężka szpryca, ta maź wpływa na sprzęt? Sama maź może nie, bo chociaż w sumie jak dużo mazi dostanie się tu w okolice świecy, no to też może być problem z zaponem, ale nie tyle co ta maź, tylko jak pada, no to wiadomo, nie możemy równać toru i ta temperatura silników. Ja odjechałem już 3 wyścigi i ten motocykl, no nie mówię, że był już słabszy czy coś w tym kierunku, ale,
gdybyśmy znowu mieli tylko dwa wyścigi przerwy, ten czwarty wyścig mógł być trochę gorszy dla mojego silnika i to na pewno eksploatacja sprzętu, tutaj mówię o silniku, mogłaby trochę namieszać. No niemniej jednak wiadomo, no maść to nie jest nic przyjemnego dla sprzętu, to szybko trzeba umyć i żeby się gdzieś tam rdza nie dostała. No i w przypadku Tobiasza Musielaka udało się schłodzić ten sprzęt i nie było źle w tym trzecim wyścigu. Wracamy do studia. Dziękujemy bardzo. No właśnie od razu jak Mateusz zapytał Tobiasza o to, ile razy jechał w takich warunkach, to od razu mi gdzieś ta Anglia zaświtała w głowie. No tak. Trzeba policzyć starty w lidze angielskiej. To jest ten jeden aspekt. Drugi, ja tak znowu skaczemy po wątkach, żywa telewizja, bo patrzymy na to, co się dzieje na torze. Z mojej pozycji, Sławku, co widzisz? Na moim łuku, powiedz, co widzisz. Widzę, że z tego, co widać, że nic nie widać, jak mawiał klasyk, a tak poważnie, okay. To chyba tak jakby ustępował ten opad. Jak u ciebie? Ja natomiast widzę mechaników, którzy czekają chyba na decyzję sędziego, bo jest tam dosyć spora grupa, także my też tutaj pod tym dachem już nie słyszymy tego deszczu, bo jak zaczyna padać, to się robi taki charakterystyczny pogłos, także zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte. A wracając do Tobiasza Musielaka, no tak, no, angielska szkoła jazdy, myślę, że tam w takich warunkach nikt by spotkania nie odwołał, to raz, a dwa, no, Tobiasz jako wychowanek Unii Leszno i to jeszcze w takich czasach, kiedy tor był dość mocno przyczepny i szła głęboka brona, to wtedy to były te jego lata, kiedy on się uczył żużla, także myślę, że te warunki nie są dla niego straszne, ale jak popatrzymy też na Chrisa Holdera, Jacka Holdera, Nikolaja Klinda, to są ludzie, którzy sporo czasu spędzili w rozgrywkach na wyspach i to dzisiaj widać, także widać po ich zdobyczach punktowych. No i proszę, zarażaliśmy optymizmem, staraliśmy się patrzeć z optymizmem na mecz, no i widać, że rysowane są, w kontekście tego deszczu oczywiście, rysowane są linie pól startowych. To może oznaczać, że ten mecz pojedzie dalej, zobaczymy, bo nie mamy jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale na pewno nasi komentatorzy są cały czas zagrzani, odwdzięczymy im się troszeczkę, odbijemy piłeczkę, ale jeśli pozwolisz, Sławek, to ja Mirka właśnie chciałem wypuścić te kwestie sprzętowe, o które też trochę pytał Mateusz Tobiasza, bo od razu pomyślałem, Mirek, o filtrze powietrza zapychającym się. Możliwe to jest, czy ja popłynąłem za bardzo? Cześć, liczyłem. Znudziło już się wam gadanie, szycie? Nie, po prostu chcieliśmy was też trochę zaangażować, żebyście wy troszkę się nie zastali. Nie, tak, o ustawieniach mieliśmy okazję właśnie podyskutować ostatnio z Bartkiem Zmarzlikiem, który powiedział, że te ustawienia jest bardzo ciężko znaleźć. Zdaje się, że mamy komunikat z parkingu Mateusza Kędzierskiego. Do przerwy wam, panowie. Mateuszu. Spoko. Tak jest. Dzięki. Decyzja jest taka, że jedziemy wyścig 9, a później zobaczymy. Także stwierdzi sędzia po tym biegu 9, jak zawodnicy sobie radzą na tej nawierzchni i zobaczymy, czy będziemy kontynuować te zawody. Jak na razie przestało padać. To jest pozytywna informacja. Wracamy do was, panowie. Dzięki, Mateusz. To co wy, panowie, na to, że zobaczymy? 9 wyścig, a później zobaczymy. Taka jest decyzja. No, najśmieszniejsza, jaka może być, moim tak? zdaniem. No bo naraźmy zdrowie Grzegorza Walaska, Jacka Holdera, Tomasza Gapińskiego i Chrisa Holdera. No, nie Chrisa, wiem. Bez Chrisa... Dla mnie... No bo opad był ogromny. Ten tor się znowu cały świeci. Zawody można zaliczyć, a czy narażanie zawodników, bo dla mnie to tak trochę wygląda, jest słuszne w tym momencie, nie wiem. Jestem ciekaw, kto tak bardzo chciał jechać te zawody. No właśnie, bo tutaj były dyskusje, obserwowaliśmy zresztą. Może Mateusz nam się zapyta w parku maszyn. Kto chciał jechać? W stronę toruńską i stronę ostrowską. Kto no, tak chciał jechać no, tego nie wiemy. Te zawody, bo szczerze powiedziawszy, zwycięstwo Ostrowi... Nie wiem, jak w tabeli, czy aż tak bardzo pomoże. Jeszcze nigdy Apatora nie pokonał, więc byłoby to... No poczekaj, to jest 8, to można powiedzieć, że to jest tylko 8 punktów tak naprawdę. Ale to jest zadanie nadal mega trudne z Apatorem, więc... No zgadza się. To są zawodnicy klasowi, a po 9, aha, zobaczymy może, jak Ostrów wygra 5-1, to jedziemy dalej. Kto wie. Nie. Wracając do ustawień. Tak. Te ustawienia motocykla Bartek Zmarzlik powiedział, że ciężko znaleźć, ponieważ na takich torach są miejsca przyczepne i mniej... Zależy, w co się trafi, na jakie miejsce się najedzie. Doregulowanie motocykla jest bardzo trudne. Dopasowanie, nie można tego zrobić w żadnym momencie. O, widzimy wskazującego Jacka Holdera głową, że na pewno będzie świetny bieg w tym momencie.
I dopasowanie tego motocykla na treningu jest niemożliwe, bo w takich warunkach najzwyczajniej w świecie się nie trenuje, a tutaj masz rację, filtr powietrza, jest coś takiego, że może motocykl zaciągnąć wodę i to nawet może skutkować tym, że ten silnik nam się przytrze lekko, bądź też zatrze kompletnie. Ja miałem osobiście taką sytuację kiedyś w Danii, gdzie jechaliśmy w strugach deszczu i silnik stracił kompresję, ponieważ przez filtr dostała się po prostu najzwyczajniej w świecie woda. Były takie strugi deszczu, ulewy i kałuż na torze, po którym biegu tam przerwano te zawody, no ale silnik dostał tak w kość, że musiał być oddany do serwisu. Chodzili, dyskutowali, jedziemy czy nie jedziemy, podjęli decyzję, próbujemy. A tak, bez Chrisa Holdera, bo który jest wykluczony. To powtóreczka jest, dokładnie. A więc trzyosobowa stawka i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, co z tego żużlowego galimatiasu będziemy widzieć i czy będzie coś, co będziemy mogli nazwać mianem ścigania żużlowego, czy po prostu start, a później do krawężnika i będą panowie, których widzimy teraz na obrazku, próbowali pokonać poszczególne łuki. To jest właściwie najważniejsze pytanie. Dokładnie, na pewno Grzegorz Walas na świeżym motocyklu, bo nie wierzę, że jego mechanicy byli w stanie go doprowadzić do takiego ładu i składu. Widzimy motocykl Jacka Holdera, który dzisiaj ma dwójkę z bonusem, przyjechał drugi i nie widać żadnych reklam na jego motocyklu. 9 wyścig dnia, powtórka, Walasek, Jack Holder, Tomasz Gapiński. No to obserwujmy, jak ten brytyjski żużel będzie w Ostrowie wyglądał. Jack Holder najlepiej tuż po starcie, a za nim dwójka zawodników. Ostrowi Jack patrzy się, gdzie są rywale. No rywale teraz właściwie już się od nich oddalił Jack Holder, bo pojechał chyba takim lepszym torem jazdy i po pierwszym okrążeniu. Jeżeli można powiedzieć, że spokojnie, no to tak spokojnie prowadzi za nim Grzegorz Walasek, trzeci daleko, daleko z tyłu Tomasz Gapiński. Ale jeżeli państwo będą tutaj oczekiwać jakichś fajerwerków, jakiegoś ścigania na tej płotnistej mazi, no to możemy się tutaj mocno, bardzo mocno rozczarować, bo warto zwrócić uwagę, w jaki sposób żużlowcy poszczególne łuki pokonują, jak trudna jest ta jazda na tym lodowisku, mógłbym powiedzieć. No ale radzi sobie najlepiej Jack Holder, który po prostu wygrał start. No i dzięki temu na pierwszej pozycji Walasek nie traci tutaj zbyt wiele do Australijczyka Parwa Kapotora Toruń, ale nie wydaje się, aby tutaj przypuścił jakiś szturmowy atak na kangura w barwach toruńskiego Apatora, więc po starcie właściwie wszystko zostało wyjaśnione, wykrystalizowane. Jack Holder z 3 punktami, Grzegorz Walasek 2, Tomasz Gapiński 1, 3-3 jeżeli chodzi o arytmetykę punktową i 23-31. Jako, że ale się emocjonowałeś, widziałem. Jako, że o emocjach nie możemy tutaj za dużo rozmawiać, to chciałbym wytłumaczyć, o co chodzi, że teraz na początku na przykład jechaliśmy te zawody po tym deszczu. Na początku pod tą wodą była jeszcze taka luźna nawierzchnia, o którą to koło tylne się zapierało, wymiatało, a tutaj już mamy to wszystko wymiecione. Ta nawierzchnia przy krawężniku jest betonowa, twarda, bo to taki ten tor był przygotowany pod te opady deszczu i jak na ten twardą część toru napada ta woda, no to robi się dosłownie ślizgawka, no totalnie woda. A tu mamy powtórki. A biegu, to jeszcze nie ten wyścig? To jest poprzedni? Bieg przed upadkiem. Tak, tak. Teraz bieg w momencie upadku Chrisa Holdera. I jak na tą twardą część toru napadało tyle wody, no to zrobiło się bardzo ślisko i jeszcze bardziej niebezpiecznie niż miało to miejsce wcześniej. Ale mam takie wrażenie, że Jack Holder, być może jest to bardzo kontrowersyjna teza, on sobie bardzo fajnie radził. Tak, oczywiście. Świetnie się czuł na tym lodowisku. Każdy się świetnie czuje, jak jedzie z przodu. O, jak jedzie z tyłu, to gwarantuję wam, że Tomek Gapiński tam ma nawet wodę w majtkach. Już tam przeleciało totalnie, tam jest takie błoto, takie kałuże. To nie jest nic przyjemnego, nawet jechanie z przodu, bo to jest ślizgawica, ale jedziemy dalej. No jedziemy dalej, bo było hasło zobaczymy, co będzie, no i zobaczyliśmy, a właściwie widzimy teraz państwo zawsze razem z nami tak, czterech. Sorry, że wchodzę w słowo. Zawsze jest tak, że jak jedziemy i zobaczymy, jak to będzie, to i tak pojedziemy dalej. Mateusz Kędzierski i komunikat z parkingu. Tak, panowie, zadawaliście sobie pytanie, kto chce jechać, kto nie chce jechać. Tomek Bajerski, a więc ekipa gości, stwierdził, że podejmują rękawice, mimo ryzyka, zdają sobie z tego sprawę. Z kolei trener Staszewski przyznał, że są zmieszani, mieszane uczucia i z jednej strony chcą jechać, i z drugiej strony chcą przerwać to spotkanie. To słowa trenera Staszewskiego, a więc wracam
do was. Dzięki, Mateusz. Czyli dyplomatycznie. Tak bym to nazwał. Jak tu zjeść banana i mieć banana? No jak będzie i tak. Niby chcą, ale nie do końca. Ale jedziemy, takie są wnioski. 10. wyścig dnia od krawężnika Kamil Marciniec, Adrian Cyfer, Adrian Miedziński i Rafał Okoniewski. Za Okoniewskiego mamy Jeppesena, no więc jest tutaj zmiana. No to jedźmy. I pytanie, czy się pościgamy? Kto najlepiej? Czyżby ten, który wszedł dosłownie przed momentem na świeżości żużlowej, czyli Jeppesen za Okoniewskiego, a na drugim miejscu Cyfer. Ostrów na prowadzeniu 5-1. Tej błotnistej mazi Jonas Jeppesen czuje się rewelacyjnie, bo wygrał start. I teraz jak dosłownie ryba w wodzie, a za nim Adrian Cyfer. Miedziński próbuje tutaj dogonić i skrócić dystans do Adriana Cyfera. Jest bardzo blisko Adrian Miedziński, no ale bardzo, bardzo trudno tutaj będzie Cyfera wyprzedzić, mimo że Miedziak ma jeszcze dwa okrążenia i olbrzymią ochotę na to, aby jednak w tych arcytrudnych warunkach zrobić coś, co sprawi, że Cyfer będzie za jego plecami. Proszę zwrócić uwagę, jak próbuje tutaj Miedziński skrócić ten dystans do Cyfera, ale to Cyfer na drugim miejscu, Jeppesen na pierwszym, już olbrzymia przewaga zawodnika w niebieskim kasku. Cyfer drugi, Miedziński trzeci, jeżeli tak to się zakończy, Ostrowia wygra 5-1 i zmniejszy prowadzenie Patora Toruń do zaledwie 4 punktów i to się dzieje. Błotnista maź, deszczowa sceneria, wrzesień, taki mamy klimat, wszystko zostało powiedziane, ale jeżeli patrzymy na aspekty sportowe, to proszę Państwa, Ostrów odrabia straty, bo z 10 stopniała ta przewaga toruńskich aniołów do zaledwie 4 punktów, a więc za Okoniewskiego pojechał Jonas Jeppesen i od razu wszedł w ten mecz, no najlepiej tylko jak można, czyli zdobył 3 punkty, a że Cyfer za jego plecami, mimo że musiał się mocno namęczyć, aby tą presję Miedzińskiego znieść, to jednak utrzymał drugie miejsce. Marciniec bez punktu, Ostrów wygrywa 5-1, no i Mirek 28-32. I wejście smoka Jonasa Jeppesena. I to jakiego? Kapitalny start, widać było, że nawet bardzo mądrze nie próbował ścinać do krawężnika po wygranym momencie startowym. Proszę zobaczyć, jak jego motocykl był ukierunkowany na jazdę wprost po tym wytartym szlaku przez tylne koła, to co wcześniej wspominałem, o odmiecionej wodzie. Pojechał tam jak najdalej się dało, złożył się bardzo późno w ten wiraż, to go wysforowało na pierwsze miejsce. Później jeszcze walka na łokcie Adriana Cyfera z Adrianem Miedzińskim. Trzeba przyznać, że z tej rywalizacji zdecydowanie lepiej wyszedł Adrian Cyfer. No i 5-1 dla Ostrowi, który no jest w kontakcie. Jest no, w kontakcie. Jest. Wracając do tego, co mieliśmy meldunek z parku maszyn. Jeżeli dwie drużyny chciały jechać, no to sorry, okej. Okay. No tak. Jedziemy, proszę bardzo. Znaczy to były wątpliwości, że trochę chciały, trochę nie chciały, no, tak słyszeliśmy. Nie wiadomo, co mówią dla telewizji, nie wiadomo, co tam było mówione tak naprawdę na tej odprawie. Ale mamy wynik zacięty i ten wynik nam trzyma tutaj emocje. W 11. wyścigu w parkingu w programie jest Rafał Okoniewski. Jak myślisz, jakiego manewru użyje teraz Mariusz Jonas, teraz Jonas na moje 3 biegi pod rząd, potem przerwa, 2 biegi pod rząd i wygrywa tak mecz, będzie, tak? Jak tak będzie się sprawował i tak, takie punkty dowoził do mety, no to sądzę, że teraz już będzie dostawał coraz częściej te szanse. No ja jestem ciekaw, wejdę ci w słowo, ponieważ on miał teraz 4. pole, wystrzelił i to wejście smoka było kapitalne, ale rzeczywiście on wykorzystał ten swój start i to 4. pole. Teraz będzie miał 1. pole. Będzie miał po prawej stronie dzisiaj bardzo ofensywnego Tobiasza Musielaka. Do tego jeszcze dokładam Jacka Holdera. A więc jeżeli on wygra teraz ten wyścig, tak, no to szapoba. Fakt faktem, że uzyskać 18 punktów w Szwecji, bo tyle bodajże zrobił w ostatnim spotkaniu, no to nie może być przypadek. Do parkingu idziemy, bo Chris Holder razem z Mateuszem Kędzierskim. Tak jest. Zanim zacznę rozmowę z Chrisem, to jeszcze zerkam w kierunku boksu Jonasa Jeppesena. Walka z czasem. Również mechanicy Nikolaja Klinda pomagają mu jak najszybciej wyjechać na tor, ale wszystko jest w porządku. Za chwilkę Duńczyk wystartuje, a z nami Chris Holder, który był wykluczony w wyścigu 9. You were excluded in heat number 9. What do you think about the decision of the referee actually? Yeah, it's bullshit to be honest. I made a good start and I expected to be pushed up and I got pushed a little bit in the beginning and then, you know, halfway around the corner he sort of just straightened up and went across again and just like nothing crazy, but
took my front wheel, and you know, when the conditions are like this, man, I don't want to be on the ground. I look at the state of me now. I'd have stayed up if I could, but yeah, just took my front wheel and down I went, and I was waiting for the rerun, and then they told me I was excluded, so whatever. Oczywiście czekałem na powtórkę tego wyścigu w pełnej obsadzie. Nie spodziewałem się, że zostanę wykluczony, ale tak naprawdę mój rywal, powiedzmy, dwukrotnie składał się w łuk i dwa razy mnie wywoził. Za pierwszym razem po kilkunastu metrach od wyjścia spod taśmy, no i później na szczycie łuku jeszcze raz zahaczył deflektorem w moje przednie koło. Oczywiście nie chciałem się kłaść w takich warunkach. Proszę spojrzeć na mój kewlar. Jestem cały brudny. Gdybym mógł, to bym utrzymał się na motocyklu, mówi Chris Holder. Tak naprawdę już nie zadam mu kolejnego pytania, bo zawodnicy są ustawieni pod taśmą. Także wracamy do naszych komentatorów, a ja dziękuję za rozmowę Australijczykowi. Thank you. No problem. 30 kilka sekund do rozpoczęcia tego wyścigu 11. No, gdyby Ostrowia wygrała 5-1, to mamy remis. Mamy Jeppesena, który był bohaterem ostatniej gonitwy. Mamy też Grzegorza Walaska, który jest od 5 meczów w rozgrywkach pierwszoligowych niepokonany w czwartej serii u siebie. Czy te statystyki będą miały odzwierciedlenie, Mirek, w starciu z Musielakiem i z Jackiem Holderem? Trzeba przyznać, że ma tutaj poprzeczkę postawioną najwyżej, jak bardzo się da w tym roku, więc jeszcze te warunki torowe nie ułatwią mu podtrzymania tych statystyk. 11 wyścig dnia od kredy. Jeppesen niebieski, Musielak biały, Walasek czerwony, Jack Holder, żółty kask. I kto najlepiej? Wszyscy w niebieskim. Jeppesen znowu znakomicie tuż po starcie i wyjdzie pewnie na pierwsze miejsce. 22-letni Duńczyk Walasek przez moment był trzeci, ale już wyprzedzony przez Musielaka, ale tylko na moment. Walka Musielaka z Walaskiem. 4-2 jak na razie dla Ostrowi, bo Walasek przedziera się na to punktowane trzecie miejsce. Holder jest drugi. Holder w pogoni za Jeppesenem, ale Jeppesen znakomicie, czy to z czwartego, czy z pierwszego, urasta tutaj Duńczyk do prawdziwego bohatera w talii trenera Mariusza Staszewskiego, bo nie robi na Duńczyku wrażenia ta błotnista maś, ta fatalna aura, po prostu jedzie, po prostu ten motocykl mknie bardzo szybko, a on znakomicie się czuje, prowadząc drugi raz z rzędu, spod szesnastki wychodzi znakomicie, no a że Walasek jest trzeci, to ta przewaga Torunia prawdopodobnie stopnieje znów, już nie do czterech, a do dwóch punktów zaledwie, a teraz te problemy ma Jack Holder i co się tutaj dzieje, będzie 5-1, a więc Ostrowia wygra 5-1 i w tym momencie doprowadza do remisu, ależ historia, pech olbrzymi Jacka Holdera, no i Ostrów za Patorem doprowadza do remisu 33-33. Co tu się wydarzyło? Pech olbrzymi Jacka Holdera. Tak, coś eksplozja z motocykla. Teraz radości fanów Ostrowi, bo nie dość, że Jeppesen, to na tym pechu Holdera, którego teraz obserwujemy, Walasek skorzystał. No dokładnie. Trzeba przyznać, że bardzo dobry zbieg okoliczności dla drużyny ostrowskiej. Trzeba przyznać również, że Tobiasz Musielak już bez gogli, też na kasku dojechał do mety. No te angielskie warunki tutaj nie pomagają chyba nikomu. Tobiasz przyzwyczajony do jazdy w takich warunkach, ale zawsze łatwiej się jedzie, jak się wygra start. I to widzimy właśnie u Jeppesena, który no, ja przecieram oczy ze zdziwienia. Trzeba przyznać, że jedzie bardzo, nie wiem jak to nazwać, energicznie, o tak bym powiedział, na tym torze. Jedzie cały czas wykorzystując, mimo dużej przewagi, stara się wykorzystać wszystkie możliwości, atuty motocykla, wypuszcza, dojeżdża gdzieś tam do jakichś miejsc, gdzie jeszcze, tak jakby mam wrażenie, prowokował pociągnięcie jego motocykla, żeby uzyskać jeszcze lepszą prędkość. Tutaj widzieliśmy próbę ataku Tobiasza Musielaka po zewnętrznej na Grzegorza Walaska, ale spełzła ona na niczym. Tu jakieś problemy techniczne z motocyklem, ewidentnie zaczął przerywać ten motocykl, aż w końcu zgasł tutaj na wyjściu na ostatnią prostą na metę. Widzimy, jaki Tobiasz Musielak, nie wiem jak to nazwać, brudny, brudnym to nie można, ale mnie zaskakuje jedno. Koronawirus sprawił, że mamy zawody w takich warunkach, które ja oglądałem osobiście w latach 90., które tylko i wyłącznie gdzieś tam w dobie internetu możemy odtworzyć sobie z archiwów.
To był bohater, którego klaskuje teraz cały Ostrów, czyli Jonas Jeppesen. Człowiek, który no, sprawia wrażenie gościa, który spóźnił się na jakąś dużą imprezę albo na jakieś wesele, które trwa, a on na takim prawdziwym głodzie wszedł, spóźniony, ale jak wszedł, no to od razu ma dwie trójki. 4 minuty przerwy dla niego, bo panie i panowie, on w 12 wyścigu także się pojawi za Adriana Cyfera. Do studia się przeniesiemy. Sławek, jak to było, że trener Staszewski miał mieszane uczucia, czy kontynuować ten mecz? To był wyścig, który był wszystko. A ja miałem takie przeczucia, czy czasem ten drugi deszcz nie spowoduje, że pogubią się tym razem torunianie. Natomiast powiem szczerze, tak nawiązanie do słów Mirka Jabłońskiego, jak będzie miał chwilę czasu, to polecam mu mecz drugiej kolejki DMP z 94 roku Unia Leszno, Unia Tarnów. Tam była po prostu jedna wielka masakra i odjechano 15 wyścigów. Natomiast wracając do tego spotkania, no to objawił nam się jakiś zbawiciel tutaj chyba Ostrowa w postaci Jonasa Jeppesena. No kapitalne wejście w mecz, pomimo tego, że zaczął swoje starty od 10 wyścigu, dwie pewne trójki. Za chwilę pojedzie za Adriana Cyfera po raz trzeci. Ja mam takie wrażenie, że chyba go jeszcze zobaczymy jako rezerwę zwykłą w biegu 14 i 15, bo taka regulaminowa możliwość istnieje. Niewykluczone. No, jeżeli czasami opisujemy, jakoś staramy się dopisać coś do sylwetki a propos tego, jak wygląda Jeppesen jadąc, no, cały, to panowie, ja to wjadę cały na biało. Teraz ja. Natomiast w nawiązaniu do lat 90. To jest taka sytuacja, jak przy tabeli z lat 90. mieliśmy najlepszych zawodników na rezerwie. Przeważnie był to obcokrajowiec i oni tak sobie właśnie w mecz wchodzili. 3-3 i tak sobie jechali do końca. Także zobaczymy, jak w tej roli spisze nam się Duńczyk. Chciałem rzucić okiem na wyścig 11, ale to jeszcze zdążymy zrobić, bo tam było to był wyścig, w którym było wszystko a propos żużla, meczu, opadów, deszczu, tego, co się dzieje, energii. Ale jest Adrian Cyfer z Mateuszem Kędzierskim. Mateusz, jeśli możesz przekazać takie pytanie od nas Adrianowi Cyferowi. Taki wjazd jak Jonasa Jeppesena, ja wiem, że będzie jechał za Adriana Cyfera, dodaje też energii, dodaje skrzydeł przy okazji drużynie, mimo wszystko. No tak, Adrian, słyszałeś słowa Michała Łopacińskiego. Jak oceniasz wjazd Jeppesena, no bo dwie trójeczki, bieg po biegu, to musi budzić szacunek. No zgadza się, no ma dobry start, a dzisiaj jest taki tor i takie warunki, że decyduje ten start i kto pierwszy dojedzie do ścieżki. Także no, trzeba się skupić na starcie i tyle. Sztab szkoleniowy Ostrowi robi wszystko, żeby oczywiście wygrać ten mecz, ale ty nie możesz być pocieszony, bo rzeczywiście ten Duńczyk zastąpił ciebie, choć wynik bardzo dobry, mam tu na myśli również twój wynik, 1-2-2 bonus. Jak przyjąłeś tę decyzję, bo widziałem, że szykowałeś się już do tego wyścigu. Szykowałem się, taka decyzja trenera, ja się skupiam dalej i czekam na start. Chyba pozostaje ci koncentracja na kolejnym wyścigu, prawda? Bo tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Dokładnie tak. I skupiam się na biegach nominowanych i chcę wygrać ten bieg i będę jechał dobrze. Jak oceniasz wasze szanse? Po wyścigu szóstym przegrywaliście aż 10 punktami, a teraz remis. Dokładnie tak. No, tor, jak widać, jest po opadach, jest dosyć ciężki, jest ślisko, także tak jak mówiłem wcześniej, decyduje głównie start i, no i na tym starcie trzeba się skupić. A jako zawodnicy po wyścigu ósmym chcieliście kontynuować udział w tych zawodach, czy jednak zakończyć po 8 biegach? Ja byłem gotowy na to, że trzeba jechać w każdych warunkach, także myślę, że zespół też. Tyle Adrian Cyfer, wracamy do komentatorów. Bardzo wkurzony, delikatnie mówiąc, Adrian Cyfer. No moim zdaniem też to widać na monitorach u Państwa, na telewizorach. Ja osobiście nie zdążyłem powiedzieć przed oddaniem głosu do studia właśnie o wkurzeniu, kto pierwszy się zdenerwuje, bo kogoś na pewno wycofa trener Staszewski, ale o tym może pobiegł. No tak, pojedzie trzeci raz z rzędu prawdziwy bohater Ostrowi w czerwonym na czwartym polu. Jeppesen z ostatnim walczyć będzie z Chrisem Hollerem i Igorem Kopcier-Sobczyńskim. Czy zrobi to znów Duńczyk w czerwonym kasku? Jest niesamowity! Nieprawdopodobny! Czy z pierwszego, czy z czwartego pola startowego jedzie dziś poezję, jedzie dziś prawdziwy, kapitalny żużel. Nie straszne mu żadne warunki, nie straszne mu żaden rywal.
proszę, co pokazuje. Trzeci wyścig z rzędu i po trzecią trójkę ten 22-latek z Danii śmiga. Znakomicie. Ta jazda jest kapitalna. Ta jazda jest na takim prawdziwym głodzie. No i już Chris Holder, który jest za nim, nie ma absolutnie żadnych szans. Trzeci Sobczyński. Szostak już nie kontynuuje. Nie kontynuuje jazdę, ale daleko, daleko z tyłu. A więc Jeppesen zapewni remis i sprawi, że będziemy mieli remis w całym meczu po 12 wyścigach. Jeszcze jedno okrążenie, ale tutaj nie ma mocnych na Duńczyka w czerwonym kasku. Na głodzie prawdziwym, tak jak mówiliśmy, rozciąga tą przewagę. Jak ten żużlowy akordeon, proszę zwrócić uwagę, jak ona już jest duża. I na ostatnich metrach, przy aplauzie ostrowskiej publiczności, jak najbardziej zasłużonym, bo to jest prawdziwy ostrowski bohater. Na dwie zmiany w jakimś ostrowskim zakładzie pracy chyba pracuje. Na trzy. Albo na trzy. Bo trzeci wyścig z rzędu i robi ten gość kapitalną robotę. No i to, o czym Mirek mówiłeś, ty i nasi koledzy w studiu. On jest po prostu wygłodniały. On jest po prostu niesamowity. Wszedł w ten mecz w takim momencie, w 10 wyścigu. No i teraz właściwie doprowadza do sytuacji, że mamy ten mecz od nowa. 3 punkty dla Jeppesena, 2 dla Holdera. Sobczyński z 1 punktem, Szostak bez. 3-3, 36, Ostrowia 36, Apator. Proszę Cię o komentarz, co ten gość zrobił z tego 4. pola startowego. Tutaj jest co komentować. Kapitalny start, wjazd w łuk, pojechał do przodu. Błąd troszeczkę z młodzieżowca z Ostrowa, który wysunął się na zewnętrzną część toru, po wewnętrznej czmychnął obok Sebastiana Szostaka Igor Kopeć-Sobczyński, który ewidentnie przegrał starta, ale wykorzystał trochę gapiostwo. Później ta jazda, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, ale tutaj muszę wrócić do tej sytuacji, co miała miejsce przed tego wywiadu z Adrianem. Na pewno wkurzony, na pewno zły, bo był jednym z liderów dzisiaj. Było pewne, że Mariusz Staszewski go wykorzysta. Musiał zastąpić akurat Adriana, co na pewno nie poprawi jakichś tam relacji w drużynie. Ale to z drugiej strony ja zadałbym pytanie, dlaczego Mariusz Staszewski korzysta dopiero teraz z Jonasa Jeppesena? Przecież miał go cały sezon u siebie w kadrze. A jeszcze inna strona medalu to taka, że można by mieć wręcz pretensje o to, że nie był wykorzystywany przy dyspozycji takiej na zawodach gdzieś wyjazdowych, gdzie można było spokojnie z niego korzystać, no bo wejście Smoka notuje, a nie sądzę, żeby to był jeden przypadkowy taki występek. On musiał już pokazywać taką dyspozycję, czy to na treningach, czy gdzieś troszeczkę wcześniej. I na pewno to nie jest jakiś tam jednorazowy wyskok, no bo Szwecja, tutaj dzisiaj już mamy 3 trójeczki. No i zwróć uwagę, że od 10 wyścigu dopiero wszedł w mecz. No, też można było go wcześniej wykorzystać, teoretycznie. Teoretycznie mógł go trener Staszewski wykorzystać po pierwszym meczu już w tym sezonie, wiedząc, że co niektórzy zawodnicy spisują się troszeczkę poniżej oczekiwań. Być może chciał budować atmosferę, być może chciał dać szansę tym zawodnikom, którym obiecał przed sezonem, ale swoją szansę dzisiaj wykorzystuje młody Duńczyk. 13 wyścig dnia bez Jeppesena, ale są inni bohaterowie. Gapiński w niebieskim, Miedziński w żółtym, Klint w czerwonym i Kłakow w białym. Bardzo ważny wyścig, ostatni w serii zasadniczej przed wyścigami nominowanymi. Czy Klint nie wyszedł za szybko w czerwonym? Jedziemy tutaj bez powtórki, w żółtym najlepiej Miedziński, ale Klint się napędza w czerwonym kasku. Klint wyjdzie na pierwsze miejsce. Klint jest pierwszy. Chyba tak, jak to nam się łoży po wyjściu z drugiego łuku. Tak, jest Duńczyk na pierwszej pozycji, za nim Miedziak. Trzeci jest Kłakow, ale minimalnie za Kłakowem w niebieskim kasku Tomasz Gapiński. A więc dwie pary, ta walcząca o pierwsze i ta walcząca o trzecią pozycję. Jak na razie ta układanka nam się układa na remis, te żużlowe puzzle w tym momencie tak wyglądają. A więc Klint minimalnie przed Miedzińskim, Kłakow minimalnie przed Gapińskim. Czy to tak zostanie? O dwie pary w dalszym ciągu jeszcze nie jest wszystko rozstrzygnięte. Klint na pierwszym miejscu, ale Miedziński bliziuteńko Klinta, jeszcze jedno okrążenie i Gapiński cały czas naciska do samego końca Kłakowa. Czy zostanie remis? Czy tu jeszcze coś się zmieni? Wjadą za chwilę w ostatni wiraż. Klint pierwszy, ale Miedziński bliziuteńko. Teraz ścina do krawężnika. Klint jednak wytrzymuje presję Miedziaka, a Kłakow wygrywa pojedynek o trzecie miejsce z Tomaszem Gapińskim. A więc walka o pierwsze, walka o trzecie miejsce. Można powiedzieć fascynująca. Z tej walki wyszło tyle, że po 13 wyścigu Ostrowia 39, Apator 39, a więc spełnia się
marzenie mówiącego te słowa między innymi, że będziemy mieli mecz za Patorem wreszcie do samego końca emocjonujący. To ostateczne rezultaty. Klint Miedziński, Kułaków, Gapiński i 39-39. Aż przecieram Mirek oczy ze zdumienia, bo Apator w tym sezonie jeszcze z nikim się tak nie męczył. Dokładnie. Jeszcze patrzymy na start, czy tutaj Klint się nie ruszył. Ja też miałem takie wrażenie, że ktoś tutaj szybciej troszeczkę wystartował. No zdecydowanie. Było. Powinna w myśl tych przepisów, które mamy, no to... To nie był mikroruch, mini, to był normalny strzelenie się i jazda. Bieg powinien być zdecydowanie przerwany. I jest ostrzeżenie dla Klinta, już mamy. Jest ostrzeżenie, ale na pewno ten ruch pomógł mu jednak troszeczkę na starcie. Widzieliśmy przyklejonego do krawężnika Adriana Miedzińskiego, a Nikolaj Klint jednak tym takim odmiecionym pasem po zewnętrznej, nie po zewnętrznej, troszeczkę szerzej, tak to trzeba powiedzieć, niż Adrian Miedziński podróżował i zdołał wyprzedzić Adriana na tym pierwszym wirażu. Później utrzymał tą pozycję, ponieważ no, ta szpryca taka błotnista jedzie, leci spod tylnego koła zawodnika poprzedzającego, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo mocna i bardzo ciężko się wyprzedza. Trochę muszę tutaj Państwa przeprosić, że wprowadziłem w błąd, bo dostaję informację, że Jonas Jeppesen został wypożyczony tak, dokładnie. 2 tygodnie temu z falu bazu Zielona Góra, więc tu moje przeprosiny w stronę Mariusza Staszewskiego i bardziej pochwała teraz, że mieli że takiego jest. Nosa, że takiego kogoś wypożyczyli, że takiego młodego zawodnika, który może tutaj sprawić największą niespodziankę i pomóc w pokonaniu Apatora. 39-39, ostro w kontra Toruń, mamy olbrzymie emocje. Chwila przerwy i wracamy do rywalizacji. W Ostrowie Wielkopolskim. Arget Malesa też to Ostrowia kontra Ewiner Apator. No uśmiechamy się, no dlaczegożby nie. No oczywiście nie robimy tego przeciwko nikomu, ale taki mecz naprawdę świetny. Tu w tym meczu, tak jak mówimy, jest wszystko, bo mamy i deszcz, i niepewności. Czy pojadą, czy nie pojadą. Dramaty w wyścigu 11, do którego będziemy się za chwilę odnosić. Mam nadzieję, że nie zastrzelą mnie na wozie, bo tego nie ustaliliśmy, ale mam nadzieję, że nam się uda. Wjazd Jonasa Jeppesena, wypożyczonego z Zielonej Góry, ale co jest ważne, we wtorek w Szwecji 18 punktów. To tak. Głowa wtedy inaczej chodzi u zawodnika, to zdecydowanie. Wjechał nam tutaj ten mecz razem z drzwiami i smutryną, bo trzy kapitalne wyścigi. Dobrze, taśmy nie zerwał pół. Jeszcze ma dwa biegi, tak? Jeszcze ma dwie szanse. Ale widać, że jest strasznie nabuzowany, bardzo dobrze ofensywnie jeździ w tym spotkaniu i można powiedzieć dał tlen Ostrowi i tak naprawdę w tym meczu może się jeszcze wszystko wydarzyć. No tak, jest czasami taka sytuacja, są zawodnicy, którzy potrafią zmienić bieg spotkania. No u Jeppesena to idzie jeszcze w parze do tego z wynikiem, tak? No bo trzy starty i komplet, tak? Czyli w tych trzech startach, czyli 9 punktów. Są też takie sytuacje. No podejrzewam, że waleczność Jeppesena objawiłaby się też w razie czego, gdyby przegrał start, bo tak chyba głodny gry i tak właśnie naładowany. To jest ten aspekt psychologiczny, o którym warto powiedzieć i podkreślić, bo czasami zawodnik przyjeżdżający, wiesz co, ja pamiętam taką sytuację kiedyś, jak Sparta Wrocław jeszcze z trenerem Baronem walczyła o utrzymanie, po raz kolejny zresztą, był taki okres i wtedy chyba Jesper Monberg został powołany przez trenera Barona. No i było wielkie zdziwienie koneserów, ekspertów. Dlaczego? No dlatego, że wcześniej, 2 dni czy 3 dni wcześniej zrobił komplet w swojej lidze. No i przyjechał naładowany i rzeczywiście wtedy pomógł. Trochę taki syndrom dzisiaj, syndrom Monberga, mówiąc roboczo, ma dzisiaj Jeppesen. No to prawda, no tak jak mówiliśmy, jedzie fantastycznie i zmienił nam całkowicie ten mecz. Także widzimy już na ekranie, że pojedzie w biegu 14 w miejsce Grzegorza Walaskę jako rezerwa zwykła wspólnie z Adrianem, Cyferem. Adrianem naładowanym też, bo Adrian, tak jak no, widzieliśmy, no nie był pocieszony, mówiąc delikatnie. Wiadomo, że trener musiał, czy menadżer ratował, czy ciągnął ten wynik, tak? No, trzeba pójść za ciosem. No ale teraz Adrian będzie miał też szansę, żeby w parze z Jeppesenem być może powalczyć o... No zobaczymy, tak. Jak odpowiedzą goście, tak? Z kim pojadą. Tomasz Gapiński, Nikolaj Klint w biegu 15. No i teraz czas na odpowiedź toruńską. Jesteś przekonany, że Tomka Gapińskiego zobaczymy w 15 wyścigu? No wiesz co, nie wiem, na razie bazuję na tym, co widzę. Wiesz, poczekam na wydarzenia i komunikaty. Adrian Miedziński, Wiktor Kułakow, wyścig 14 i wyścig 15. To oczywiście chwila oczekiwania, te cyfrowe łącza.
muszą zadziałać pomiędzy tabletami a ekranem, że tak się wyrażę. Natomiast zyskaliśmy odpowiedź na jedno nurtujące pytanie nas od dawna, od którego troszkę zaczęliśmy, kiedy już wiedzieliśmy, że ten mecz pojedzie, od którego zaczęliśmy naszą transmisję. Otóż mamy pierwszy mecz w tym sezonie, kiedy Toruń nie zdobędzie powyżej 50 punktów. No tak przy okazji. Nie mówię tego przeciwko nikomu, tylko odnotowuję fakt, który następuje w wynikach. Ale przyjechali na bardzo trudny teren, gdzie Ostrowia zawsze zdobywała powyżej punktów 50, więc wiemy o tym i rozmawialiśmy, że Apator jedzie w swojej lidze, ale natrafił dzisiaj na bardzo poważną przeszkodę i zobaczymy, jak sobie poradzą z tym w wyścigach nominowanych. Mówiąc najprościej, jeśli chodzi o przysłowia polskie, trafiła kosa na kamień. A z naszej perspektywy obserwatorów obiektywnych, no, cieszy to i myślę, że Państwa przed telewizorami, również jak Państwa na trybunach, no cieszą, no Państwa na trybunach zwłaszcza, bo kibicują swojej drużynie, ale generalnie mamy widowisko, o to nam chodzi. O to chodzi. Nie, no taki straszny ten deszcz. Ja mam wrażenie, że jesteśmy na dwóch różnych spotkaniach w ogóle. Dzisiaj. Tak myślisz? No tak. Czy ja w Ostrowie, a ty? Też jestem w Ostrowie, ale do ósmego biegu dominował nam Apator, a później wszedł Jeppesen do gry i nagle ten mecz się odwrócił i w tej chwili mamy remis. Także zobaczymy, co nam się jeszcze tutaj wydarzy. Myślę, że będzie się dużo dziać. Tak, no za to kochamy Speedway. Myślę, że o tym meczu będzie mówiło się dużo, z wielu aspektów, bo tak jak mówiłem, tutaj przekazuję już głos naszym komentatorom wielokrotnie. W tym meczu mamy, panowie, dosłownie wszystko to, co Tygrysy lubią najbardziej. Zgodzicie się? Oczywiście, Michale, z tobą nie sposób się nie zgodzić, ale bijemy się w pierś, bo z Mirkiem tak rozochoceni jesteśmy tym, co Jonas Jeppesen pokazuje, że faktycznie, i to ja się teraz biję w pierś, jak mogliśmy nie powiedzieć, że on jest wypożyczony z Falubazu. Rozdzwoniły nam się telefony, SMS-y. Panowie, powtórzcie to tak jeszcze raz, powtarzamy. Tak, 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 on jest dokładnie wypożyczony z Falubazu, żeby on jest nikt nie zarzucił. Tak? Z Falubazu, ale to znowu teraz można w drugą stronę iść. Po co biorą gościa Falubazu, skoro mieli coś takiego? No, tutaj jest taka dramaturgia i tyle scenariuszy można by napisać. Żeby no i tempo tego meczu, prawda? Obdzieliło się niejedno spotkanie, a wszyscy teraz na pewno ściskają kciuki, żeby ten młody Duńczyk podtrzymał tą swoją pasę, bo jeżeli Ostrowia tutaj wygra, no to będzie ojciec zwycięstwa. Ojciec prawdziwy i na rękach ostrowskich niesiony pewnie ten w niebieskim kasku, który wszedł w ten mecz w 10 wyścigu i jak wszedł, tak nie chce zejść chyba z tego wysokiego cebo. 3-3-3 i on w 14 wyścigu w niebieskim kasku, czerwonym jego partnerem Adrian Cyfer, a rywalami Ostrowian w żółtym Adrian Miedziński, białym Wiktor Kułakow. Fascynujący mecz. Dramaturgia, deszcz, długa przerwa, ale jedziemy. 39 Ostrowia, 39 Toruń i 14 wyścig dnia. Kto najlepszy? Tym razem Jeppesen został, ale co zrobi rywale w białym kasku? Jest Kułakow, ale jeszcze lepszy. Ten na skrzydłach Jeppesen. Skąd on ma te żużlowe skrzydła? Bo przegrał start, ale później jakby dostał jakieś drugie życie w grze komputerowej i na prowadzeniu. A że trzeci jest Cyfer, to Ostrowia prowadzi i Ostrowia, jeżeli tak to się zakończy, wyjdzie na prowadzenie dwupunktowe przed ostatnim wyścigiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy losów tej rywalizacji, bo Miedziński w żółtym nie chce tego tak zostawić. Kułakow na drugim miejscu. Ostrowia prowadzi. Jeppesen gra dziś fantastycznie melodię w tym koncercie ostrowskim. Jest dyrygentem tej rywalizacji ostrowsko-toruńskiej. Proszę zwrócić uwagę, jak kapitalna przewaga tego zawodnika. Ale walczą jeszcze o trzecie miejsce. Cyfer i Miedziński na okrążenie przed końcem. Miedziak jeszcze chce tutaj wycisnąć jeden punkcik po szerokiej, ale Cyfer się broni. Za chwilę wiadomo, staty nie wiraż. I czyżby Ostrowia miała mieć dwupunktowe prowadzenie przed ostatnim wyścigiem? Na to się zanosi. Ostrowia blisko sprawienia mega sensacji, bo Ostrowia na ostatni wyścig przed końcem, tak, tak, to nie pomyłka, wychodzi na prowadzenie z gwiazdorskim Apatorem 43-41. A ten chłopak z Danii dziś na ustach całego Ostrowa. Mam wrażenie, że nawet ci, którzy się nie interesują żużlem, dziś będą wiedzieć, kim jest Jonas Jeppesen. Czwarty wyścig i czwarta wygrana. Mimo że start przegrał, no to już wiemy, że ma 12 punktów, a zobaczymy go w 15 wyścigu za Tomasza Gapińskiego, bo mamy teraz sygnał od wydawcy. Przegrał start, Mirek, ale tak, zobacz, co zrobił. Przegrał start, ale pojechał tam, gdzie powinien pojechać Wiktor Kułakow. Troszeczkę szerzej, te 2 metry szerzej w tej
zasypany, i tak to nazwijmy, po raz kolejny po tym deszczu części toru, bo tam był ten materiał trochę cięższy, o którym można było się zaprzeć. I gdyby tamtym torem pojechał, no to Jeppesen nie miałby gdzie pojechać, bo widzieliśmy późniejsze ataki Adriana Miedzińskiego, gdzie doganiał już Adriana Cyfera, ale w momencie, kiedy wylatywał tylko za ten taki wąski pas tej cięższej nawierzchni, od razu ten motocykl wstawał, od razu ten motocykl przestawał jechać w tej wodzie, nie rozpędza się, nie ma to koło o co się zaprzeć, ślizga się i no niestety, ale nie da się jechać jakimiś tam innymi ścieżkami niż te wyznaczone przez wszystkich zawodników we wcześniejszych biegach, gdzie ta nawierzchnia się odsypuje i ta woda znika z tego toru. Tak jak nas informowano, że telefonicznie, tak na pewno tam już jest tyle telefonów i to z klubów ekstraligowych, że dajcie głowa mała. Naprawdę trzeba przyznać, że robi tutaj furorę i ja jestem pełen podziwu i same ręce składają się do oklasku, widząc taką postawę Jonasa. 3-3-3-3, ale zostawmy na chwilę tego bohatera całego Ostrowa, bo jeżeli on teraz przywiezie trójkę, a jedzie za Gapińskiego, stąd ta przerwa, ale za chwilę wrócę do pytania, bo Jacka Holdera mamy w parkingu z Mateuszem. Jack Holder rzeczywiście obok mnie, a Australijczyk zazwyczaj przecież jeździł w wyścigach nominowanych. Jak ocenia to spotkanie? Ostrowia wyszła na prowadzenie i to goście są pod presją. Of course, Ostrowia is leading now, so you are under pressure. What do you think? Could you fight it? The pressure, I mean? Of course. You know, that look at the track out there. It's a lottery, you know. It's whoever gets to that front. So yeah, of course we're fighting. We're not giving up or anything like that, but yeah, it's just whoever sort of gets to that outside at the moment, and you know, it's a mud pit out there, but it's the same for everyone. Oczywiście tor jest taki sam dla wszystkich i jestem przekonany, że zawodnicy, którzy wystartują w wyścigu 15, a więc Tobiasz Musielak i braty Jacka Chris, pokonają tę dodatkową presję, powalczą o zwycięstwo na tym błotnistym, jak przyznał Jack torze. Ta nawierzchnia to tak naprawdę loteria, po prostu trzeba szybko wyjść spod taśmy, wysunąć się na zewnętrzną i gonić do przodu. To jest loteria, podkreśla Jack Holder, a my razem z Jackiem patrzymy już na tor i czekamy z niecierpliwością na wydarzenia w wyścigu 15. Dzięki, Mateusz. Krótki twój wniosek, Mirek, bo rozpływamy się tutaj nad Jeppesenem, natomiast krótka twoja diagnoza, czy Apator przespał gdzieś merytorycznie ten moment, gdy mieliśmy długą przerwę? Czy to jest kwestia tylko Jeppesena? Nie wydaje mi się. Może znaczy oni się na pewno to jest kwestia Jeppesena. Tylko i wyłącznie? Jak sobie przeliczysz, no to on w drugiej rundzie od 9 wyścigu wygrał 4 razy. Ale więc mamy kozaków, mamy 5 zawodników z top 10 i co? Oczywiście, ale widać, że ten słowa Jacka Holdera powiedział, że to jest loteria, ale widać, że tak jakby Jonas rozszyfrował ten tor. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale wygrywa starty i jest niedościgniony. On nie bierze udziału w loterii. On ma tak dopasowany motocykl do tych warunków określonych tutaj dzisiaj na torze, że to sprawia, że nie wiem, czy Apator nie przegrywa spotkania pierwszy raz w tym sezonie. Nie prowadzę statystyk, nie wiem tego, ale rzadki obrazek na pewno tegoroczny, widząc, że jednak Apator, i to przed ostatnim biegiem, jest za kimś, za kimkolwiek, czy to za gospodarzem, czy za drużyną przyjezdną. 15 wyścig dnia. Mówiłem przed meczem, że to starcie Dawida z Goliatem, ale w biblijnej opowieści było tak, że to Dawid wygrał z Goliatem, a więc ostrowski Dawid kontra toruński Goliat. No i ten prawdziwy czarodziej, czyli Jonas Jeppesen, niczym żużlowy David Copperfield, który wszedł w ten mecz w 10 wyścigu i tak pięknie czaruje publicznością, tak piękną magię tutaj serwuje. Czy będzie magia tego Duńczyka w 15 wyścigu? Czy zapewni Ostrowi wygraną? Jeppesen w czerwonym, Musielak w żółtym, Klint w niebieskim, Chris Holder w białym. Ostatni wyścig dnia, Ostrowia kontra Toruń. Co tu się będzie działo? Chyba tak, chyba to się wydarzy. Upadł jednak Chris Holder. I upadł także Nikolaj Klint. Będziemy mieli powtórkę tego 15 wyścigu na pewno. Tak, bardzo niebezpiecznie upadł Nikolaj Klint. Tak z motocyklem miałem wrażenie. Chciałbym obejrzeć powtórki, bo tam taki mocny ruch, jak gdyby składając się wiraż, zrobił właśnie Duńczyk. Ale tak, Duńczyk, dwóch Duńczyków z Ostrowi. Jonas, takie ja na pierwszy rzut oka miałem odczucia. Patrzymy powtóreczki. A,
No, poszerzył mocno tor jazdy. On od razu chciał się znaleźć w tym miejscu, co bieg wcześniej wyprzedził Wiktora Kułakowa i od razu mocno poszerzył tor jazdy, a tam był Nikolaj Klint, który musiał, widzimy jak odprostować motocykl. Od razu wycięty, można powiedzieć, po zewnętrznej Chris Holder. To właśnie to miałem na myśli, że tak siedząc prawie na motocyklu uderzył o ten motocykl. No sytuacja taka dosyć... A Chris Holder upadł, bo co? Bo widział Klinda, tak? Tak, bo on wysunął mu się od razu. Gdyby nie ten upadek, to sądzę jeszcze gorzej by wylądował w bandzie, bo wiedział, że przelatuje mu przed nosem. Tutaj on się przecież już składa, a no dotknięty. Próbował zwolnić, popuścił lekko manetkę gazu, nie kładł się, tylko próbował przyciąć za kołem. Sądził, że zdąży, ale i tak dotknął jego przedniego koła Nikolaj Klint. No tutaj sytuacja sprowokowana na pewno przez zawodnika w kasku czerwonym, który no wynosi się, a wystarczyło, żeby przytrzymał krawężnik, a tam Nikolaj Klint by sobie pojechał. No takie domino żużlowe, ciężka sytuacja do oceny. No właśnie, jaka interpretacja sędziego będzie? To jest pytanie. Jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, jaką decyzję sędzia podejmie. Kluczowa, bo to właściwie jest kluczowa decyzja. Tutaj wykluczenie któregokolwiek z zawodników może sprawić, że zadecyduje się o wyniku meczu, ale też na pewno te dwa motocykle Nikolaja Klinda i Chrisa Holdera są tam w opłakanym stanie. Wpadły w takie błocko, że błoto tam już jest w każdej części, w każdym elemencie motocykla, więc, ale tu nogami się odpychają, pracują, widać panowie ostro o to, żeby wypracować sobie jak najlepszą pozycję. No mocno namieszał tutaj Jonas z tego pierwszego pola startowego. Mocno się wyniósł, mocno zmienił, tak to nazwijmy, no tak, ale czy, tor jazdy. Czy interpretacja sędziego będzie taka, że on jest winny tej układance, czy nie będzie interpretacji takiej, że żużlowa, ciasto, torowa sytuacja, tak, ciasto dokładnie. I jedziemy w czwórkę? No pierwszy łuk i chyba bym powtórzył w czterech. No naprawdę musiałbym, nie wiem, jeszcze raz obejrzeć te powtórki, bo no ciężka sytuacja. No to proszę, specjalnie dla ciebie. Proszę. Dziękuję bardzo. No oczywiście jest... sędzia także to wszystko obserwuje, bo tak, nie ma jeszcze decyzji arbitra. Tak, no bo to jest naprawdę trudna sytuacja. Tu najlepsza powtórka byłaby z tej kamery z góry, gdzie widzimy zmieniający tor jazdy Jonasa, bo wtedy to tak de facto nastąpiła ta zmiana toru jazdy. Mamy informację, niebieski kask, czyli Tomasz Gapi, przepraszam, Nikolaj Klint wykluczony, a więc pojedziemy w trójkę. Sędzia dopatrzył się winy Duńczyka. No jeżeli miałbym się dopatrzeć winy Duńczyka, to ewidentnie drugiego. Nie tego. To... Jest taka interpretacja arbitra, że Tomasz Gapiński sprawcą, a nie Jonas Jeppesen. Nikolaj Klint. Nikolaj Klint, przepraszam. Nikolaj Klint. Dlaczego ja o Tomaszu Gapińskim mówię? Mam w programie tak, go w czerwonym. Oczywiście, Nikolaj Klint, jasne. No to jest... Spodziewałem się różnych decyzji, ale akurat nie... Nie brałem pod uwagę takiej, nie brałem w ogóle pod uwagę tutaj wykluczenia Nikolaja Klinda. Twoje zdanie poznaliśmy. Ciekaw jestem, jakie jest zdanie naszego eksperta, Sławka Kryjoma. Sławku, proszę. No jak ktoś by tutaj miał być wykluczony, to zdecydowanie nie kask niebieski, tylko kask czerwony moim zdaniem. To cała sytuacja tor jazdy Nikolaja Klinda został wymuszony tym, że po prostu Jonas Jeppesen zbyt późno złożył się w ten łuk. Dla mnie to on jest do wykluczenia w tym wyścigu, a nie Klint. No to proszę, masz powtórki teraz. I to będzie wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Okej, dobrze. Ja myślę, że w tym miejscu mogę zapowiedzieć magazyn e-winner pierwszej ligi żużlowej, bo na pewno jest telefon... Jest kontrowersja. Tak, jest kontrowersja oczywiście, że tak trzeba to wyjaśnić. Odniesiemy się do instancji wyjaśniającej, czyli pana Leszka Dębskiego, którego pozdrawiamy serdecznie zawsze. No nie zawsze robimy to na antenie, ale jak zawsze... energię wysyłamy pozytywną, także panie Leszku, proszę spodziewać się telefonu od kolegów redakcyjnych i łączenia w sprawie tejże kontrowersji. Sławek Kryjom mówi, że Jonas Jeppesen, pan sędzia Tomasz Fiałkowski zadecydował, że Nikolaj Klint. O. I to jest tak tytułem podsumowania. A sędzia ma zawsze rację. Sędzia podobno ma zawsze rację, no oczywiście wzburzenie kibiców bardzo duże, no to zaprobata. Mówiąc bardzo delikatnie, zaprobata została okazana w momencie zaświecenia się tej niebieskiej lampki. No ale to nie dziwi.
Natomiast ja bym chciał kibiców uspokoić, kibiców Ostrowa uspokoić, że no co prawda dwoma, ale prowadzą Ostrowianie. Więc tutaj jakby, jak powalczy JPSN, remis przywiezie, wszystko się zgadza, tak? Dalej. To Ostrowia wygra mecz do punktami. No więc dokładnie. Także tu akurat matematyczna korzyść jeszcze po stronie ostrowskiej jest. Oczywiście osłabiony brakiem partnera z pary. Samodzielnie pojedzie teraz Jonas JPSN przeciwko dwóm Torunianom, ale o tym jak zawsze barwnie emocjonalnie opowiedzą Państwu Maciej Noskowicz i Mirosław Jabłoński. Panowie, prosimy, przeprowadźcie nas przez ten 15, jakże kontrowersyjny wyścig. No, jeszcze się chwyćmy za rękę, to cię przeprowadzimy, Michał. To o tym biegu na pewno będzie się długo jeszcze mówiło. I jeszcze mamy wywiad z Klintem. Do parkingu w takim razie, Mateusz Kędzierski. Tak jest, króciutko zapytam Duńczyka o ocenę tej sytuacji, bo jest rzecz jasna wściekły. How do you assess the situation you are excluded, unfortunately for you? I think it's rubbish. Like I don't want to have a fine, so I can't really express my real feelings. But it's stupid. You got to obviously take the conditions into consideration. But also Jonas, he lifted into the corner. I know it's my teammate, but that was the reason why I got out of control and crashed. But then if I had to be excluded, Chris had to be excluded as well because he fell on his own. Like nothing bad against Chris, but then he should be excluded. If I should be excluded as well, you know, it's. It's totally wrong. All right, let me translate. Oczywiście Duńczyk nie zgadza się z decyzją sędziego. Szczerze nie może się wypowiedzieć na ten temat, bo nie chce zostać ukarany, ale powiedział, że ta decyzja jest po prostu głupia, bo tak naprawdę skoro on został wykluczony, to Chris Holder również powinien nie jechać w powtórce tego wyścigu, bo wywrócił się sam. Oczywiście Australijczyk jest innego zdania. Stwierdził, że w wyścigu dziewiątym miała miejsce podobna sytuacja, gdzie też rywal zahaczał go deflektorem. Zobaczymy, co będzie w wyścigu 15. Oddaję Wam już głos, Maćku. No to 15. ostatni wyścig. Czarodziej JPSN. Czy zapewni Ostrowi wielką radość? JPSN kontra Musielak i Chris Holder ruszyli do 15. wyścigu, ale lepsi Torunianie i oni na 5-1. I teraz pytanie, czy ten duński czarodziej wykorzysta swoją prędkość? Już minął jednego z zawodników Musielaka i już się w pogoń za Chrisem Holderem. Jak na razie Toruń na prowadzeniu, ale robi to i zrobił to nieprawdopodobnie. Przedarł się jak przez slalomowe tyczki, najpierw przez Musielaka, a teraz przez Chrisa Holdera i czaruje i wprowadza w ekstazę cały Ostrów. To się nie dzieje. Dwa okrążenia, a JPSN na prowadzeniu będzie miał 15 punktów, a Ostrowia wyszarpie wygraną Apatorowi Toruń. Apator przegra po raz pierwszy, a JPSN za chwilę będzie tutaj noszony na rękach przez cały Ostrów. Jeszcze jedno okrążenie. Poezja tego zawodnika, 22 lata, wszedł w 10. wyścigu i wszedł z takim przytupem, w takim stylu, w tak nieprawdopodobnym kosmicznym stylu, że zapewnia Ostrowi sensacyjną wygraną. Jonas JPSN z trzeciego miejsca, z piekła żużlowego, gdy wydawało się, że cały Ostrów zamilkł dosłownie, to po prostu zrobił nieprawdopodobną rzecz. Najpierw minął Musielaka, a później Chrisa Holdera. I to jest ten gość, to jest ten człowiek, który dziś jest bohaterem. 5 startów, 5 indywidualnych zwycięstw. Czekają na niego już Ostrowianie. Cała ekipa Ostrowi, bo Ostrów dziś nie tylko przekroczył barierę 40 punktów. Ostrów wygrał z Apatorem 46-44. A ten chłopak, którego za chwilę zobaczymy, on dziś po prostu jest mega bohaterem, mega kozakiem, mega rajderem. 15 punktów. A to, co zrobił w ostatnim wyścigu, ja powiem tak, szapoba, zachrypłem, oddaję tobie głos. Nie, trzeba przyznać, że zrobił kapitalną robotę. Trzeba przyznać, że... Piękny obrazek. Wszyscy podrzucają teraz bohatera tego widowiska. Ale z tych wszystkich na pewno dla jednego zabraknie miejsca w przyszłym spotkaniu Ostrowi, bo kogoś na pewno zastąpi, pokazując taką formę. Ja cieszę się w imieniu sędziego trochę, że takim wynikiem się zakończyło, bo tyle, co tutaj leciało słów nieprzyjemnych pod wieżyczkę za tą decyzję, no to
nie wiem, nie chciałbym być w jego skórze w momencie, gdyby tutaj jednak Jonas przyjechał na miejscu ostatnim i nie daj Bóg Ostrów przegrałby to spotkanie. Ale czy... Mirek, on przegrał start i wydawało się, że Toruń w tym najważniejszym momencie jednak się obroni, bo mieli 5-1 na widelcu, mieli na patelni podwójne zwycięstwo, a on później zrobił kosmiczną rzecz. No możesz powiedzieć, no co on zrobił? No wyprzedził dwójkę zawodników, ale wyprzedził dwóch najlepszych zawodników Apatora w 15 wyścigu. No rzadko się takie historie dzieją, on to zrobił. Dokładnie, to są historie, które zapamiętuje się na długo, bo takich rzeczy nie widzi się na co dzień, a tak naprawdę ten motocykl jego, tutaj trzeba podkreślić, umiejętność jazdy i dopasowanie motocykla. On miał tak sklejony motor, że miałem wrażenie, że mówię, Chris Holder jedzie po tej zewnętrznej części toru, okej, no to tam już się nie dostanie Jonas, będzie miał problemy z wyprzedzeniem Chrisa Holdera, ale nie, on przycinka, ten motocykl od razu się zebrał, nabrał takiej prędkości, że przejechał obok niego nie tykając, on nie musiał, nie wiem, wejść w jakąś walkę wręcz czy cokolwiek, on po prostu minął w taki sposób, że niezauważenie, Chris Holder nawet nie był w stanie się podłączyć później, żeby do niego dojechać, doszusować. Trzeba przyznać, że naprawdę kapitalny występ tego zawodnika i ja przecieram oczy, bo szczerze powiedziawszy, pierwszy raz mam okazję go obserwować. Nie wiem, czy ty miałeś okazję. Ja pierwszy raz widzę jego występ. Miałem i to są też czasy warte podkreślenia. 14, 15 i 12 wyścig. Wszystko oczywiście autorstwa tego Duńczyka. No to, to już... To pokazuje właśnie, że ten jego motocykl był sklejony, że ten motocykl jego był naprawdę dopasowany do tego toru i ten motocykl chciał jechać, a on nie przeszkadzał mu, pozwalał jechać i to... przełożyło się na wynik, no. Zdobyć od 9 do 15 biegu 15 punktów, to jest kapitalna sprawa. Oglądamy powtórkę, bo tak, jeszcze nie mieliśmy okazji. Troszeczkę gorszy start właśnie w tym momencie czerwonego kasku. Coś tam, nie wiem, złe przygotowanie pola, czy już to pole było po prostu w gorszej jakości. Tobiasz Musielak spokojnie sobie tutaj zakrył. Chris Holder wydawałoby się, że spokojnie już jedzie po tej nasypanej części toru, że już może wypuszczać ten motocykl i jechać do przodu, no ale widzimy, że przegrać start, wyjechać troszeczkę szerzej i minąć od razu tego samego zawodnika po zewnętrznej części toru na tym samym łuku, to się tak rzadko zdarza. A on to zrobił. A on to zrobił. Ten jego motocykl musiał być sklejony z tym torem wybitnie. I tu widzimy tą, ten motyw, że Chris Holder uzyskuje prędkość, stara się jechać wszędzie. Nawet na tej prostej dojechał do tej nasypanej części, żeby się odbić, ale tutaj jeszcze na jednym kole, nie że zamierzenie, niezamierzone to jedno koło podniesione na prostej, ale ujął gazu, pochylił się troszeczkę mocniej na motocyklu, sprowadził to przednie koło do ziemi i ten motocykl uzyskał ogromną prędkość i chciał jechać i pojechał tak szybko, że Chris Holder chyba nawet nie spodziewał się, że ktoś może tak blisko niego i szybko przejechać, co rzadko się zdarza w tym roku. Wyfrunął niesamowicie. A ile powiedziałem punktów, że będzie Ostrów zdobędzie w tym... Oj, 40 coś chyba. 46. No to proszę, trafiłeś. Dziękujemy serdecznie za te emocje, bo były nieprawdopodobne. W Danii też jest magia. Dziś mieliśmy okazję je zasmakować tutaj w Ostrowie. Ostrowia kontra Apator 46-44. To się wydarzyło. Dziękujemy za ten komentarz. Nasz wspólny debiut się udał chyba, tak, powiem chyba szczerze. Tak. Nie wiem, czy... Mała wtopa z tym moją zieloną górą Cichosza. I bohaterem. Cichosza. Maciej Noskowicz. Mirek Jabłoński. I od razu do parkingu. Tam jest ten bohater z Mateuszem Kędzierskim. Mateuszu? Tajna broń Ostrowia, więc Jonas Jeppesen, man of the match, we can say. What are your impressions after phenomenal competition against Apator Toruń? I'm really pleased. That's my debut normally. So yeah, I see 3-3 all the way. Well yeah. Done. Yeah, I thought when I was coming into heat 10, I thought like, fuck, this is going to be a hard one. But I found something, so yeah, I'm really happy. Znalazłem coś specjalnego w swoim sprzęcie, a tuż przed wyścigiem 15 zdawałem sobie sprawę z tego, że będzie ciężko o czysty komplet, ale udało się zdobyć komplet punktów, 15 oczek na moim koncie. Jestem przeszczęśliwy, jestem w siódmym niebie, bo wygraliśmy z niebyle kim, mówi Jonas Jeppesen. Jeszcze raz powtórzę, we can say that you are secret weapon for Ostrowia today. But actually, one more question. Jeszcze zapytam oczywiście Jonasa o klucz do sukcesu. Co takiego znalazł? So, what have you found actually in your equipment? What is the key of your success today? I raced the same bikes I raced earlier this week, and
and actually all year the small matches I've had. Big thanks to Peter Johns, my engine tuner, who made some really good engines for me, and we sorted out very quick. And good job by my mechanic, who done a fabulous job. So I think I'm just this year enjoying riding and see what happens. And one quick, what tires did you use today? The tires on my back wheel. I'm not sure. Meters, unless? Both, I think. I'm not sure. Alright, i rzeczywiście potwierdzam, Duńczyk startował dzisiaj na obu oponach. Potwierdziłem tę informację u jego teamu, u mechaników. Dziękuję serdecznie swojemu tunerowi Peterowi Jonesowi, który przygotował niezwykle szybką jednostkę i to tak naprawdę był klucz do sukcesu. Drużyna woła Jonasa, so you can go with your team, to celebrate, of course. Thank you, thanks for the interview. A ja króciutko dokończę. Dziękuję Peterowi Jonesowi za szybką jednostkę. To był tak naprawdę klucz do sukcesu. Dziękuję swoim mechanikom i przyznaję, że tak naprawdę w tym spotkaniu startował na tym samym silniku, co w poprzednich meczach, między innymi w spotkaniu w lidze szwedzkiej, a jak wiemy, zdobył tam komplet, uwaga, 18 punktów w barwach Indianerny Kumla. Co prawda jego drużyna przegrała różnicą dwóch oczek, ale widać, że ten sprzęt jest piekielnie szybki. Dziękujemy bardzo, ja się tak uśmiecham, cały czas się uśmiechamy, jak zobaczyliśmy te manewry Jeppesena w 15 wyścigu, to po prostu staliśmy, rozłożyliśmy ręce i, ale jak, no to jednak się da, no można. Taki Mr. Maximus, ale no. Ja się tak uśmiechnąłem, nie dość, że taki super skromny w tym wywiadzie, to jeszcze prawie moonwalkiem wyszedł sprzed kamery, jak prawdziwy gwiazdor, no bo rzeczywiście błyszczał dzisiaj Jonas Jeppesen, no widzimy ten wyścig 15 jeszcze raz, bo było tutaj, Sławek, na co popatrzeć, tak trochę na spokojnie i trochę możemy już opowiadać, podsumowywać. To kwintesencja tego meczu tak naprawdę. No tak, kompletnie przegrał start i to pierwsze pole gdzieś sprawiło, że jechał ostatni, ale bardzo szybko uporał się z Tobiaszem Musielakiem, a później w ogóle w jakichś niewiarygodnych okolicznościach na tym torze minął również Chrisa Holdera i pojechał sobie po prostu po 3 punkty, tak jak wcześniej uczynił to w poprzednich biegach, także niezwykle dobra postawa, bardzo dobra. Człowiek zjawił się znikąd, bo tak naprawdę był rezerwowym w tym meczu. Wystąpił w biegu numer 10, tak? I później startował 3 biegi pod rząd, później 2. I Ostrowia wygrała mecz. Jako pierwsza pokonała w tym sezonie Apator Toruń. No i też konsekwentne decyzje trenera Staszewskiego, no bo nie, jakby szedł za ciosem, to też jest ważne, bo mówimy, no oczywiście na to, że są zawodnicy, nie trener, ale trener to wszystko układa, trzyma w ryzach. Widzieliśmy też niepocieszonego Adriana Cyfera, za którego jechał Jeppesen, potem jechali razem w parze, no ale cały czas ta konsekwencja, powtarzalność. No, jeśli masz tak szybkiego zawodnika, to reszta niestety musi zrozumieć. Żaden zawodnik nie może być ważniejszy od wyniku drużyny. Także. No, ale po tej szczerej reakcji kolegów widzieliśmy, tu żadnej ansy już nie ma w tym momencie. Nie, no mecz jest wygrany, także jest na pewno duża radość w Ostrowie, bo myślę, że niewiele osób się spodziewało, że Apator potknie się akurat tutaj w Ostrowie i to jest też chyba pierwsza historyczna wygrana Ostrowiem nad drużyną z Toruniem. Tak, bo tam chyba 7 razy w historii, w ogóle 8 razy. Tak jest. Ten 8 raz, czy 8 wcześniej. Osiem wcześniej. Była to dominacja oczywiście toruńska. Teraz 46-44. W kontekście tego wyniku jeszcze uzupełnię, bo z Mirkiem przed meczem, jak ten pierwszy opad deszczu był, to Mirek mówi, wiesz, jak ten mecz pojedzie, to Ostrów może tu zrobić 46 punktów. I tak się rzeczywiście stało, także Mirek Jabłoński przewidział te wydarzenia. Nie mogliśmy przewidzieć wszystkiego oczywiście, czyli deszczu i tak dalej, ale tak jak wspominaliśmy, jak się wjeżdża na nagłówki tak zwanych gazet, czy prasy w ogóle, no to już to się robi z przytupem w Ostrowie, jak widać po dzisiejszym meczu. Bo tak, wygrana z Toruniem, dużo niewiadomych, nie byli pewni sami, czy chcą jechać. Trener Staszewski to mówił wprost, że z taką dozą ostrożności. Bohater meczu Jeppesen. Nie zapominajmy jeszcze też, że ważny wyścig w pewnym momencie też Sebastian Szostak, przywożący za plecami Jacka Holdera. Defekt Holdera, no tu się działo wszystko tak naprawdę w tym meczu. Ostatecznie przechodzi on do historii tego sezonu i tak historycznego, dlatego że pierwsza w tym sezonie, nie wiem czy jedyna, ale pierwsza porażka Torunian. Dla nich to oczywiście w tabeli to nic nie zmienia. Pytanie, jak deszcz zmieni tor w Łodzi. Nie wiem, czy wiesz, bo do Łodzi się będziemy przenosić. Jak patrzyłem na prognozę pogody, to pewnie pada. Pada, tak. Podglądałem też to, co Karolina Mikołajczyk wrzucała na tak zwane socjale. No to rzeczywiście trochę się rozpadało, ale więcej na ten temat właśnie nasza ekipa łódzka powie Państwu, więc zapraszamy już teraz na spotkanie w Łodzi. Zapraszamy oczywiście na jutro na spotkania ekstraligowe i na poniedziałek, gdzie nie zabraknie pierwszoligowych akcentów, bo finał
indywidualnych mistrzostw Polski pojedzie Krystian Pieszczek jako reprezentant zespołu z Gdańska. Natomiast Adrian Międziński ma być rezerwowym. To a propos też dzisiejszych go spotkania. A finał mistrzostw Polski, przypomnijmy. W Lesznie. Dokładnie. Tak, w Lesznie. To miałem, a nie powiedziałem tego na od razu? No nie powiedziałem. A to przepraszam najmocniej. Oczywiście zapraszamy i na jutro, i na poniedziałek, a tymczasem do Łodzi i życzymy Państwu, zawodnikom, kibicom i naszym kolegom redakcyjnym co najmniej takich emocji, jak my mieliśmy tutaj dzisiaj. Wygrywa Ostrów, Toruń po raz pierwszy przegrywa 46-44. Sławomir Kryjom, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Mateusz Kędzierski też by powiedział Państwu dziękuję bardzo, tylko jest chwilowo w Parku Maszyn. Maciej Noskowicz i Mirek Jabłoński już Państwu dziękowali, ale ja też w ich imieniu dziękuję. Michał Baciński, do zobaczenia, do usłyszenia.